Tak, tak. Gotowe? Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich Państwa na 12 sesji 8 kadencji Rady Miejskiej w Radce Zdroju w dniu 30 grudnia 2019 roku. Serdecznie witam Państwa burmistrzów, panią burmistrz, pana burmistrza, witam sekretarza, witam panią mecenas, witam również panią skarbnik, witam radnego powiatowego, którego widzę, pana Stasia, pana prezesa spółki, witam was, szanowni goście, jak i mili ministerstwo i radę, całą radę, czyli radnych. Proszę Państwa, porządek dzisiejszych obrad, zanim odczytam, chciałem wspomnieć, raczej zaznaczyć, że dzisiejsza sesja ma kworum na 15 radnych, 14 jest obecnych. Przypominam również, że całość sesji jest transmitowana przy pomocy środków przekazu. Proszę dla siebie i dla Państwa o przestrzeganie RODO. I przystępujemy do odczytania porządku. Otwarcie sesji. Otworzyłem, mówiłem, otwieram 17 sesję, mówiłem. Proszę Państwa, punkt drugi to jest przyjęcie protokołu 16 sesji 8 kadencji Rady Miejskiej w Radce Zdroju. Chciałem zapytać, czy Państwo wnosicie jakieś uwagi? Jeśli zostanie przyjęty statut, to po raz ostatni chyba będziemy głosowali nad przyjęciem protokołu. Nie ma. W związku z tym, kto jest za przyjęcie protokołu? Momencik, bo jeszcze elektronika nie działa. Wszystko było dobrze, a coś się... Kto jest za przyjęciem, podnosi rękę, znaczy nie podnosi, przyciska przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Już? Tak. To poniedziałek to zawsze jest taki. Mroźny. Za 14 się nie jest. Przeciw, proszę Państwa, protokół z ostatniej sesji 16 został przyjęty. Przystępuję do odczytania porządku obrad. A więc otwarcie, odczytanie, przyjęcie protokołu. Wystąpienie prezesa spółki miejskiej w Radce Zdroju w sprawie działalności spółki. Punkt 3. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt 5. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Radki Zdroju. I tu mamy, proszę Państwa, prawie 15 uchwał, które są obszerne tytuły. W związku z tym, jak będę to każdy tytuł będę uchwał odczytywał. W związku z tym teraz macie Państwo i tak przed sobą program, porządek obrad tam jest. Dalej punkt 6. Podjęcie uchwał na wniosek Rady Miejskiej w Radce Zdroju.
Punkt 7. Podjęcie uchwał na wniosek doraźnej komisji statutowej. Punkt 8. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza w sprawie oczywiście przyjęcia budżetu. I 9. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Punkt 10. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 11. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi co do porządku? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 3. Wystąpienie prezesa spółki Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju w sprawie działalności. Panie prezesie, w związku z tym, że mamy bardzo bogaty dzisiejszy dzień, a dlatego zaczęliśmy tak wcześnie, prosimy o bardzo po prostu kwintesencję, streszczenie tego, co trzeba powiedzieć, najważniejsze rzeczy, a później, jeżeli będą pytania, no to trudno, trzeba będzie czas przedłużyć. Ale w tej chwili proszę, 5 minut ma Pan czas maksymalnie na swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Zostałem poproszony przez Pana Burmistrza o przedstawienie takiej skróconej wersji sytuacji spółki na dzień dzisiejszy. Ja chcę przypomnieć, że 30 listopada odbyła się Biała Sobota. Ci Państwo, którzy mogli być na tym spotkaniu, byli, na ten temat były dosyć szczegółowo omawiane, zresztą nie tylko przeze mnie, ale również przez dyrektora Fakultetu doktora Czerskiego oraz koordynatora oddziału chirurgii pana doktora Jacka Lisonia. W zasadzie w jednym zdaniu można by było podsumować to, co się przez ten ostatnie 8 miesięcy działo, czyli od kiedy pan został prezesem zarządu spółki. Spółka trwa za swoje zobowiązania i uzyskała płynność finansową. To w zasadzie są kroki milowe, które można scharakteryzować pomiędzy 11 kwietnia a dzień dzisiejszy. Wszystkie działalności są utrzymane. Podstawowy kontrakt na przyszły rok został 6 grudnia wstępnie podpisany. Wysokość kontraktu jest na poziomie globalnie zbiegłorocznym. Oczywiście są pewne przesunięcia, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki, ponieważ wynikało to z tego, że nie wszystkie realizowały swoje kontrakty z roku 2019. Jak powiedziałem, kwota, na którą podpisany jest kontrakt, większe jest związane z tym, że 16 192 992,78 zł. Oczywiście jest to kwota podstawowa, ponieważ jak Państwo pamiętacie, przez to, że mamy nowy zespół chirurgów, próbujemy rozszerzyć działanie DILO, to jest nielimitowane. Tak, jeżeli chodzi o dokładne dane finansowe, tutaj Państwo wiecie, będą dopiero po 30 marca, gdyż wtedy są ustawowe terminy złożenia sprawozdania finansowego i sprawozdania działalności zarządu na dzień dzisiejszy, wszystko jest płynne. Ja mogę tylko przypomnieć, że 11 kwietnia przychodziłem do spółki, łączne zobowiązania przeterminowane, bieżące, związane z kredytami, to było około 5 milionów złotych, do tego jeszcze potem doszły zobowiązania pracownicze. Jedna taka cyfra mi utkwiła w głowie, jeszcze dzisiaj mam rozprawę, 11 kwietnia zobowiązania przeterminowane dla netu była ta kwota 2 148 tysięcy złotych. Dzisiaj jest to kwota 320 tysięcy złotych, przy czym proszę dodać, że tamte zobowiązania, które były powyżej 12 miesięcy, na przykład za wodociągu to było ponad 209 tysięcy złotych, w tej chwili wszystkie media są płacone na bieżąco, a te 320 tysięcy to są tak zwane przekredytowane do tego miesiąca, wpadałem dzisiaj, to są 3-4 dni po terminie, bo terminy płatności to było 10-12 grudnia, aczkolwiek one są już w systemie uzgadniane jako przekredyt, jako zobowiązania przeterminowane. Przez ten okres czasu, to też Państwo pewnie powinno interesować, bo to o tym też pisały media, byłem kontrolowany, spółkowa kontrolowana przez praktycznie wszystkie instytucje w tym kraju, ponieważ sygnalizacja byłych pracowników i obecnych niektórych funkcjonowała, w związku z tym byliśmy kontrolowani przez Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy do dzisiaj jeszcze, do 31 grudnia jeszcze kontroluje spółkę Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Urząd Wojewódzki Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
Większość tych kontroli przeszła bez żadnych uwag, gdzie tak powiem, wersja pracy stwierdziła to, co powinna, co musiała stwierdzić, czyli to, że od 2017 roku nie były wypłacane zobowiązania pracownicze i dostałem nakaz na tej testowej płatności na kwotę 1100 zł. To jest tak, dzięki Państwa, bo tutaj trzeba to podkreślić, Pan Burmistrz, dzięki Państwu decyzji spółka skutecznie realizuje program naprawczy, ponieważ jak Państwo pamiętacie, 15 czerwca taki program naprawczy został napisany, został zaakceptowany przez nadzorczą i mamy zgromadzenie wspólników. Jednocześnie podjęło istotną dla spółki uchwałę 4 lipca na odbycie o dalszym istnieniu spółki, ponieważ ta sytuacja była taka, że były przesłanki do ogłoszenia upadłości. I potem Rada udzieliła poręczenia w wysokości 3 milionów złotych, do 3 milionów złotych kredytu na restrukturyzację. Ten kredyt został wykorzystany i on został w sposób następujący wykorzystany. Dokładnie kwota 2 996 848 zł. Z czego? 1 zł zostało spłacone DEB. Państwo pamiętają, to był taki parabank, który co roku był odnawiany. Więc co, to zostało spłacone i 22 grudnia umowa wydarzła nie będzie przedłużana. Pracownicy otrzymali z tego 310 834 zł, kontrahenci 739 zł. Informatyzacja, kupiliśmy serwery za kwotę 90 632 000 zł. ZUS, no ponieważ trzeba było utrzymać płynność finansową, więc miałem odroczone płatności ZUS na ponad 1 zł, to było 669 737 zł. Pefon 26 872 zł, dodatek budowy 66 273 zł. I to jest jedyny kredyt, który w tej chwili został. Drugim oczywiście jest pożyczka, której Państwo będą podejmowali decyzję. Oprócz tego jeszcze spółka ma 3 pożyczki finansowe. To jest wcześniej, z 2008 roku na ucyfrowienie aparatu RTG. Oczywiście tego nic nie podpisał, ale mam jeszcze do 2023 roku. Zakup zestawu laparoskopowego, ponieważ 25% już spłacili bezpośrednio. Więc do października 2020 roku zostało jeszcze 7 lat. I 2 aparaty Arieta 60 to są nowe aparaty USB, ponieważ przeprowadzony audyt, który procedur medycznych i w ogóle całej działalności spółki wykazał, że ponad 80% sprzętu posiadanego przez szpital ma powyżej 10 lat. W dniu dzisiejszym, w związku z tym, dzisiaj przyjeżdża nowy aparat do znieczulenia, ponieważ ten, który był, a w związku z tym, że odbijamy wzór operacyjny, już nie spełniał norm i po prostu nie powinien być puszczony do użytku. Do tej pory funkcjonował. Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że przystąpiliśmy do akredytacji, podpisaliśmy taką umowę na akredytację jakości i pan doktor, pan dyrektor kliniki, przeglądał wszystkie paszporty, właśnie zwrócił na to uwagę. Więc to musiało być zrobione. I teraz tak, jeżeli chodzi, to już wspominałem, że w kwietniu wykazywane było zobowiązania pracownicze, ponieważ spółka posiłkowała się wtedy właśnie, aby trzeba źródłami. Po pierwsze jest to parabank, po drugie nie płacąc kontrahentom, a po trzecie nie płacąc pracownikom zaległych zobowiązań związanych z ich wydatkami, prawami emerytalnymi i na pierwszy czas posłuchaj ich komentami grupowymi. Więc od początku, od 15 kwietnia wypłaciłem pracownikom 657 202 zł zaległych i wydatek odpraw. Zostało w tej chwili zaległych na poziomie odpraw jest jedna odprawa została. Jubilatek zostały 4 w wysokości 70 tysięcy złotych. I myślę, że to spłacimy w pierwszym kwartale i będziemy na bieżąco, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze. Jeżeli chodzi o również sprawy pracownicze, pomimo trudnej sytuacji w grudniu przelałem na konto zakładowego świadczeń socjalnych 58 tysięcy złotych. To zostało wpłacone w formie doraźnych bonów dla praktycznie większości pracowników, bo 90-kilka% pracowników złożyło wnioski o wypłatę tych tak zwanych bonów świątecznych, chociaż to de facto jest regulaminem świadczeń socjalnych, udzielanie pomocy pracownikom w trudnej sytuacji materialnej.
Oprócz tego, jak Państwo pamiętacie, w maju rada wyraziła zgodę na pożyczkę krótkoterminową dla szpitala w wysokości 250 tysięcy złotych. Ta pożyczka została spłacona chyba 3 lata, ostatnia w październiku przed uzyskaniem kredytu. Jeżeli chodzi o takie sprawy jeszcze zaległe, to jak Państwu mówiłem, zostało złożone do 10 prokuratury przepraszam, targu, które o możliwości popełnienia przestępstwa prowadzącego na niegospodarności wielkich rozmiarów. Na dzień dzisiejszy ten wniosek został przesłany do prokuratury w Zielonym Sądzie, która wydarzyła do realizacji prokuraturę rejonową w Gorlicach. I tyle na ten temat tylko wiem. Jeżeli chodzi o działalność medyczną, tak jak już powiedziałem, wszystkie oddziały są utrzymane. Oczywiście każdy ma swój problem. Dzisiaj najdalej poszły sprawy związane z chirurgią planową, ponieważ to zostało mi przez przyjęci księgowi specjaliści. Wyposażona całkowicie sala intensywnej opieki medycznej z nowymi łóżkami, materacami, pościelą, remontem łazienek, kardiomonitorami, defibrylatorem, centralą monitorującą, sprzętem na plan operacyjny. Jeżeli chodzi, więc tam jest praktycznie sprawa, to najdalej, czy tak, w sensie tak najciekawsza i rokująca na przyszłość. Co prawda przez to, że do tej pory głównie na bloku operowali ortopedzi, w związku z tym nie udało się na dzień dzisiejszy zwiększyć kontaktów, natomiast na pewno przy zewnątrz, jeżeli się pokażą procedury chirurgiczne, to będziemy negocjować na temat zwiększenia kontraktów. Oczywiście drugim problemem, bo można mieć sprzęt, można mieć chirurgów, to jest co anestezjolodzy. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy dwóch anestezjologów na stale. Staramy się robić było więcej, bo to jakby zapewnia bezpieczeństwo wykonywania tych zabiegów na bloku. W styczniu zaplanowanych jest 14 dni operacyjnych, z czego większość 12 godzinnych, ponieważ no, tak jest bardziej ekonomiczne dla szpitala, żeby jednak te operacje odbywały się od rana do wieczora. Jeżeli chodzi o paliatyw, tam też był problem polegający przede wszystkim na programie lekarzy. Zorganizowaliśmy tutaj na miejscu kurs dla 17 osób, z tego 9 internistów, 3 chirurgów się rozgłosiło, 3 habilitantów, jedna pani psycholog. W związku z tym, jeżeli chodzi o tą stronę kadrową, oddział paliatywny będzie medyczną jest ok, tam jest problem jeszcze pani pielęgniarek, ale zmienia się oddział paliatywnego. Zatrudnię moje od pierwszego stycznia jedną panią pielęgniarkę. Jedna pani, która przemawia metr, która ma wrócić również od 1 stycznia albo 1 lutego pani Ania, która była podporą tego oddziału. Oddział wewnętrzny bez zmian, oddział znaczy ZOL. Sytuacja jest taka jakby była. Jeżeli chodzi o poradnie, izba przyjęć działa później normalnie. Jeżeli chodzi o poradnie, no tutaj jest duże wyzwanie na ten rok, ponieważ po pierwsze jest to kwestia lokalowa. Państwo wiedzą, że przykład poradnia Szczepionkowskiego 6 to nie spełnia praktycznie żadnych norm. Nie mówię o windzie, ale w ogóle o szerokościach, wejściach itd. Ale to jest jakby temat drugorzędny, no ponieważ w planach jest budowa poradni, natomiast największym problemem są specjaliści. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o poradnie, wszystkie będą utrzymane, przy czym w ginekologii będzie 2 nowe panie, model kartki, które będą na miejscu robić USG, no ponieważ w tej chwili była taka procedura, że panie przyjmowały i tak trzeba było odlecać USG komuś innemu. Przychodzą dwie panie ginekolog. Jeżeli chodzi o laryngologię, zostaje tak samo na dzień dzisiejszy, chociaż w każdym zakresie będziemy szukać jakby wsparcia, ponieważ ta diagnostyka musi być na dużo wyższym poziomie. Poradnia neurologiczna na dzień dzisiejszy jest ograniczona do jednego dnia ze względu na to, że pani doktor
takie warunki nam zaproponowała, natomiast prowadzimy rozmowy, żeby jednak rozszerzyć tą działalność. Myślę, że będę miał więcej powiedzenia za dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o chirurgię, no to w związku z tym, że mamy nowy chirurg, zwiększy zakres świadczeń świadczonych przez chirurgię. Jeżeli chodzi o ortopedów, na dzień dzisiejszy jest zakontraktowany jak dwóch, ponieważ z ortopedami jest taki problem, że jeżeli ograniczyła się możliwość takiego korzystania z bloku jak z tej pory, znaczy przy tym wysokościach kontaktu, to jakby zainteresowanie trochę spadło. Szczególnie, że chciałem to połączyć się jednak z dyżurami szpitalnym, bo jednak tutaj generalny problem, jaki da się odczuć w szpitalu, to jest do tej pory był brak zespołu. Znaczy każdy sobie działał na własną rękę, nie było jakby wspólnoty. I to jest coś, co trzeba jakby zmienić. Na pewno zmienić. To jest tak, jeżeli ostatnie zdanie, panie przewodniczący, na temat bieżące, czego się nie udało, bo też nie wszystko się udało. I już będę kończył. Powiedziałem już o bardzo istotnej sprawie. Mianowicie przystąpiliśmy do akredytacji. Jesteśmy po dwóch wizytach takich testowych, przygotowawczych, no, które pokazały, jak bardzo szpital jest zapóźniony. Znaczy, jeżeli chodzi o procedury, jeżeli chodzi o sprzęt, czy mamy jakiś tam sposób podejścia do pacjenta, myślę, że to dla wszystkich będzie nowe doświadczenie. Ja mam pełną świadomość, że możemy mieć problem z uzyskaniem przejścia pozytywnego tego testu oktydacyjnego, ponieważ przystąpimy do ostatniej chwili i powiedział, że to był grudzień przyszłego roku, to był spokojniejszy, natomiast najprawdopodobniej będzie to wrzesień przyszłego roku, czyli 9 miesięcy na opracowanie pełnej procedury przeszkolenia pracowników. Ale ja myślę, że już to pierwsze spotkanie uświadomiło lekarzom i pracownikom, że bez zmiany podejścia to też pytanie przetrwa, ponieważ na dzień dzisiejszy są jakby trzy główne wyznaczniki tego, co będzie w takim rozwoju poszczególnych jednostek służby celowej. Po pierwsze kadry, więc tutaj jakby jest główna sprawa związana z albo z utrzymaniem tych kadr, albo pozyskaniem nowych, wiadomo jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o lekarzy. Druga sprawa to jest infrastruktura i wyposażenie, czyli coś, co w tej chwili musimy nadrabiać, niestety będzie kosztowało. I trzecia sprawa, nie wiem, czy nie najważniejsza w tym zmieniającym się świecie, to właśnie procedury i obsługa pacjenta. I do tego właśnie ta akredytacja jest potrzebna, żeby pewne normy wprowadzić. I przy tym jest o tym, że przy konkretnym kontraktowaniu ta akredytacja po pierwsze daje możliwość uzyskania kilka punktów podstawowych, jeśli chodzi o kontakt. A po drugie uważam, że i też to coraz głośniej zaczyna przebrzmiewać, że to będzie wyznacznikiem tego, czy ktoś ten kontakt dostanie, czy nie. Więc to jest po prostu konieczność. Teraz tak, chyba pokrótce wszystko. Czego się nie udało i co jest jeszcze do zrobienia? No tak, wspomniałem tutaj o okulistyce. To jest coś, co jakby wymaga uporządkowania. Od czerwca praktycznie prowadzę rozmowy na ten temat. Myślałem, że będzie już finisz w grudniu. Jak będzie? Myślę, że też najbliższe dwa tygodnie rozstrzygną. Nie udało się jeszcze jednej rzeczy zrobić. Mówiłem o tym 30 listopada, mianowicie obiecywałem w czerwcu, a potem nawet powtarzałem tutaj na tej sali, że do końca grudnia powstanie strategia rozwoju spółki na lata 2020-2028. Ona nie powstała z dwóch powodów. Po pierwsze, braku czasu, bo jednak skala zjawiska była dużo większa, problemów niż się spodziewałem wchodząc do spółki. Szczerze mówiąc, myślę, że kamikaze się go podzie, nie wiem, czy dzisiaj by się zdecydował. Po drugie jednak trzeba świadomie pewne rzeczy podejmować i to brakowało mi partnerów. I w momencie, kiedy mam nowego dyrektora spraw medycznych, on w momencie wioski się mocno zaangażował w działania i wyjaśniania tych problemów medycznych. Są partnerzy, którzy po prostu mi pomogą, żeby jednak zaproponować takie rozwiązania logistyczne, a po to Państwo domyślają, że łatwiej jest budować i nowego zaplanować, niż próbować w tych murach coś pozmieniać. Więc trzeba naprawdę robić z głową. Chcemy przenieść na przykład kardiologię na Słoneczką, żeby to wszystko było w jednym miejscu. To jest kwestia gospodarowania tych pomieszczeń, których nie ma. Najprawdopodobniej rehabilitacja w zasadzie będzie musiała być przeniesiona.
ale musi być winna. W związku z czym w tej chwili to są takie niuanse istotne, więc to wszystko w tej chwili jakby dopiero, jeśli przyjdą nowi lekarze, no to też trzeba miejsce stworzyć, żeby kupić więcej części, to również trzeba mieć miejsce, więc to też trzeba zostanie poprawione. Więc nie jest to takie proste, jakby się mogło na papierze wydawać i mi przede wszystkim w czerwcu, kiedy zakładałem ten grudzień 2019 roku, ale ponieważ w związku z tą edukacją to musi być wszystko przemyślane, więc myślę, że to jest pierwszy kwartał, na pewno coś takiego by musiało. No i oczywiście do tego powstanie coś, co jest oczywiste, obowiązkowe, nazywa się cel zarządcy na 2020 rok. Plan rzeczowo finansowy, no ale dlatego go dzisiaj nie ma, ponieważ organizacja wyznaczyła termin na 16 stycznia. Myślę, że zaraz potem się odbędzie walne zgromadzenie, żeby te dwa dokumenty załatwić. I to tak w skrócie chyba. Dziękuję bardzo prezesie. Chwileczkę teraz, czy ktoś z Państwa jakieś pytania do prezesa? Czy to sprawozdanie może być na wiki umieszczone? Sprawozdanie marcowe. Tak, rozumiem. Aż do marcu, co będzie główne. Takie tak. I to nawet dzisiejsze, żeby to mieszkańcy też mogli sobie wziąć. Ja myślę tak, że przecież jest to bezpośrednio transmitowane, więc mieszkańcy mogą sobie odsłuchać. A to jest takie robocze, więc nie wiem. Nie zatwierdzone przez walne zgromadzenie, to musi być oficjalne chyba sprawozdanie. Ja jakby oficjalne. Znaczy my w tej chwili oczywiście nie było obliku szpitala do tej pory. My tworzymy nową stronę też szpitala, bo ta strona wymaga jakby wiąże. Jeżeli ten BIP uruchomimy, pan Paweł nam pomaga, to ja myślę, że to możemy na BIP-ie szpitala. No mało w cenę tematykę w tej chwili. Dziękuję bardzo. Inaczej się słucham, inaczej się czytam. Ja myślę, że... Dobrze. To w takim razie, jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do realizacji czwartego punktu. Ja panu prezesowi serdecznie dziękuję i z okazji nowego roku życzę naprawdę, żeby pan wszystkie te problemy, które spotkał po drodze, pokonał i żeby rok następny przyniósł już same dobre wieści, żeby szpital naprawdę funkcjonował i pan niech się nie poddaje, niech pan razem z tym szpitalem idzie do przodu. Dziękujemy ślicznie i życzymy dużo, dużo zdrowia i cierpliwości. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również chciałem wszystkim radę złożyć w przyszłym roku życzenia wytrwałości, ponieważ jak już mówiłem na tych spotkaniach, już przed świętami, żeby się spotkali, to mam będzie przełomowy dla szpitala i dla rady, ponieważ po pierwsze, program naprawczy, efekt powinien już pod koniec półroczu już być odczuwalny. No jeżeli przetrwamy ten następny rok, to w grudniu przyszłego roku będziemy już w innej sytuacji i w innych nastrojach. Dziękujemy się. Czyli sprawozdanie ten będzie w marcu, dopiero takie oficjalne po zatwierdzeniu. Znaczy to jest tak, że ustawowo jest do 30 marca, to ja będę chciał wcześniej to zrobić. Myślę, że luty już będzie. To zależy od tego, czy dokumenty spłyną, bo reszta będzie gotowa, ponieważ jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku to badanie było badane przez niezależną biegłych rewidentów. W tym roku również zaraz po tym sprawozdaniu, znaczy po sporządzeniu tego sprawozdania będzie ponowne badanie tego sprawozdania. Jakby się chciałby mi ubyć już na marzec, właśnie dlatego, że później to potem ludzie to sprawozdanie zamieszanie w tamtym roku, kiedy to było bardzo wszystko później trzeba było robić w początku nowe sprawozdanie. Więc ustawowo jeszcze jest tego marca, myślę, że będziemy gotowi ze wszystkim pod koniec lutego, a walne myślę, że panie burmistrzu, już nie czekać na przerwie, jest to być po kwietniach. Poświęca Wielkanocy, bo jest kazus 14, coś takiego, więc myślę, że w trzecim tygodniu jest ten pan. Dziękujemy panie prezesie i dziękujemy również za tą Białą Niedzielę, którą nas pan zaprosił, raczej sobotę i mogliśmy zobaczyć i jesteśmy pod... Osobiście ja nie wiem jak Państwo radni, którzy byli pod dużym wrażeniem prac, które zostały już zrobione i czekamy na dalsze.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu czwartego. Sprawozdanie burmistrza Radki Zdrowia z działalności międzysesyjnej. Proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. W okresie od 27 listopada 2019 roku do 30 grudnia 2019 roku wydałem 18 zarządzeń jako organ wykonawczy gmin. 3 zarządzenia dotyczyły zmian w budżecie, 4 zarządzenia dotyczyły zmian zarządzania dotyczącego wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój. 6 zarządzeń dotyczyło zatwierdzenia zmian planu finansowego realizowanego przez Urząd Miejski. 1 zarządzenie szczegółowości planów finansowych jednostek budżetowych gminy Rabka-Zdrój. 1 zarządzenie dotyczyło instrukcji inkasa opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy Rabka-Zdrój. 1 zarządzenie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury publicznej. 1 zarządzenie dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 1 zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Rabka-Zdrój. W wymienionym okresie wydałem 5 zarządzeń wewnętrznych burmistrza jako kierownika urzędu dotyczących powołania komisji przetargowej. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie dostarczenie wyposażenia lekkoatletycznego na potrzeby realizacji zadania pod nazwą budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy ulicy Jana Pawła II w Rabce-Zdroju. I tutaj została podpisana umowa z firmą Kompleks Sport na dostarczenie tego sprzętu na łączną kwotę 129 900 zł. Zakończenie postępowania na zadanie pod nazwą dostawa gazu ziemnego na potrzeby gminy Rabka-Zdrój w latach 2020-2021. I to postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono i zakończono postępowanie na zadanie pod nazwą zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 550 tysięcy złotych. Jak Państwo pamiętacie, to zostało unieważnione z uwagi na fakt, że nie została złożona żadna oferta. Natomiast udało się szczęśliwie Pani Skarbnik te środki znaleźć w naszym budżecie, także tego kredytu żeśmy w ogóle nie zaciągali. Myślę, że to Państwo pamiętacie. Następnie ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka-Zdrój w roku 2020. Termin składania ofert upłynął 23 grudnia. Zostały złożone 3 oferty. Wszystkie oferty były powyżej kwoty, którą żeśmy zakładali. No i myślę, że będziemy rozmawiać z naszymi zakładami komunalnymi. Będziemy negocjować kwotę. Następnie ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości gminy Rabka-Zdrój i tutaj termin składania ofert jest do 10 stycznia. Wszczęto postępowanie prowadzone w trybie zamówień z wolnej ręki w formule in-house na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój od 2 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. I tutaj, tak jak już rozmawialiśmy, zaprosiliśmy do negocjacji nasze zakłady komunalne. Wszczęto postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pod nazwą świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2020 dla Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Tutaj negocjowaliśmy z Pocztą Polską. No jak wiecie, Poczta Polska to jest w zasadzie monopolista na naszym rynku, ale udało się tyle, że stawki nie wzrosną w roku przyszłym. Wszczęto i zakończono postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pod nazwą wykonanie wymiana gruntu w związku z realizacją robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia w ciągu drogi gminnej na ulicy Smrekowej.
tutaj w tej dolnej części, tam po prostu ten grunt się osuwał i trzeba było usunąć to błoto, mówiąc krótko, i na wierzchu utwardzić. W przygotowaniu postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z gminy Rawka-Zdrój w latach 2020-2021. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznego, prowadzenie w trybie zapytania ofertowego realizowane przez Wydział SRG. No i tutaj mamy opracowanie strategii elektromobilności dla gminy Rawka-Zdrój. Między innymi transport niskoemisyjny, strategia rozwoju elektromobilności i bieżące utrzymanie czystości szaletów miejskich zlokalizowanych przy ulicy Rynek Grabce Zdroju. Zakończono realizację dwóch zadań, myślę, że Państwo o tym wiecie, czyli remont ulicy Ruchu Oporu w Rawce Zdroju i remont ulicy Smrekowej w Rawce Zdroju. Ponadto w tym okresie zajmowałem się, uczestniczyłem w sesji powiatowej w sprawie przystanków na Zakopiance w Chabówce. Spotkałem się z dyrektorem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, między innymi właśnie w sprawie tych przystanków i przejścia ponad Zakopianką, przejścia pieszego nad Zakopianką. Brałem udział w spotkaniu z panią Marią Dunaj, dyrektorem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, w sprawie filmu obok kina tutaj. Jak Państwo wiecie, Instytut u siebie wprowadził pełną odpłatność, natomiast parking, który kiedyś służył głównie osobom przyjeżdżającym do kina, no to jest teraz zajęty między innymi przez osoby, które przyjeżdżają do Instytutu. Następnie spotkanie z konserwatorem w sprawie zabytków i odbudowy naszej willi Anioł. Spotkanie mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych, przepraszam, w siwym dymie. Spotkanie opłatkowe z zarządem pszczelarzy w Chabówce. Wziąłem udział w biegu Mikołaju w parku. W jubileuszu 10-lecia chóru Kantabile Uniwersytetu III wieku spotkałem się z dyrektorem powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu w sprawie budowy dwupoziomowego skrzyżowania obok koło Janosika. Brałem udział w spotkaniu z dyrektorem Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Wziąłem udział w rozstrzygnięciu konkursu list ze Świętego Mikołaja w Bibliotece Miejskiej. Uczestniczyłem w 20-leciu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Z radnym Jackiem Latawcem uczestniczyliśmy w spotkaniu świąteczno-noworocznym z wojewodą i marszałkiem województwa małopolskiego w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli naszej gminy. Brałem udział w spotkaniu z zarządem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Rawce Zdroju. Uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym Fundacji Rozwoju Regionu Rawka. Spotkałem się z projektantem PKP w sprawie dwupoziomowego skrzyżowania w Rawce. No i uczestniczyłem wraz z radnymi i panią burmistrz w Wigilii z osobami samotnymi z terenu naszej gminy. Dziękuję panie burmistrzu. Czy państwo radni jakieś zapytania jest w sprawie do pana burmistrza? Nie ma. W związku z tym, proszę państwa, przystępujemy do realizacji punktu 5. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rawki Zdroju. Musimy za pierwszym projektem uchwały. To jest uchwała numer 123 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2020. Na komisji problemowej uchwała otrzymała pozytywną opinię radnych. W związku z tym pytam, czy w tej sprawie państwo radni mają jeszcze jakieś zapytania? Proszę bardzo, pani radna Ola. Ja mam pytanie. Interesuje, bo tam są w tej uchwale wymienione różnego rodzaju świetlice. Chciałabym wiedzieć, gdzie są, gdzie się znajdują te świetlice. Czy to jest jedna świetlica, tylko szkoła podstawowa, tak? Bo z tego czasu też była naplewa, nie wiem, że u księdza była jakaś tam świetlica, jakiś głosiłek tam chyba dla księdza. Proszę bardzo, pani burmistrz. Znaczy z tego, co ja mam informację, to są to w szkołach świetlice. Wszystkie w szkołach. Wszystkie funkcjonują. I czy na przykład z tych pieniążków, bo mam nadzieję, bo na przyszły rok będzie sprawozdanie z działania komisji, a w tym roku, w 2020 roku, powinno być do marca.
Tak, sprawozdanie tak. Całe, tak? Czyli nie pytam, jak tam będą te wszystkie pieniążki wykorzystane na organizowanie dla dzieci przede wszystkim. Właśnie dla dzieci, bo tam chodzi o dzieci. O kolonie, półkolonie, o paczki, o wigilię, o takie rzeczy, więc myślę, że nie będę teraz pytać, bo skoro będzie w marcu sprawozdanie, to poczekamy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, mieliście projekty uchwał 7 dni wcześniej. Komisja proponowała była po to, żeby wszystkie nieścisłości, wszystkie uwagi, wszystkie jakieś tam po prostu wahania uwzględnić i przedyskutować. Dlatego też proszę na następny raz, żebyście Państwo na komisjach poszczególnych przyjmują poszczególne uchwał, skupili się i tam te problemy wyłuszczali. Proszę bardzo, czy w tej sprawie jeszcze ktoś? Nie ma. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem uchwały nr 123 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2020. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do przyjęcia uchwały nr 124 w sprawie zmiany uchwały nr 28 przez 212 przez 17 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały był analizowany w Komisji Problemowo, otrzymał pozytywną opinię. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych jeszcze? Proszę bardzo, Pani Radna. Ja mam tylko takie pytanie, ponieważ tutaj jest napisane, że była uchwała podjęta 25 stycznia 2017 roku, gdzie w punkcie 4.5.3.3 energia geotermalna, skreśla się słowa, temperatura wody z tego odwiertu jest zbyt niska dla celów grzewczych, w miejsce których dodaje się nowe brzmienie. Wstępne rozpoznanie źródeł geotermii ukazuje jednak możliwość wykorzystania geotermii w celach ciepłowniczych na terenie gminy. Dokładny zakres i możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych będzie można określić po wykonaniu dalszych badań. Proszę mi powiedzieć, czy ta uchwała z 2017 roku wychodzi na to, że była jednoznaczna, że Rabka nie posiada takich źródeł i że praktycznie temperatura tych źródeł nie gwarantuje w Rabce jak gdyby praktycznie wykorzystania tego. I tak samo tutaj w uzasadnieniu wyraźnie pisze, że to są perspektywiczne poszukiwania. I praktycznie no nie wiadomo, co z tego będzie. Są to koszty. Myślę, że to są koszty. W związku z tym prosiłabym o jakieś... No nic. Proszę bardzo, pana burmistrza, proszę. Szanowni radni, ta pierwsza część, o której tu pani radna mówiła, została zapisana w 2017 roku. Natomiast żebyśmy się mogli starać o tak zwany odwiert badawczy, o którym żeśmy mówili, jak pamiętacie państwo, w pierwszej połowie roku, finansowany z Narodowego Funduszu, to musi być ten zapis, o którym tutaj mówimy. Ekolodzy też próbowali, prawda? Ekolodzy też występowali. To znaczy, prawda jest taka, że jak dobrze wiecie, bośmy o tym rozmawiali w pierwszym półroczu, są miasta, uzdrowiska, które poszły w tym kierunku i myśmy poszli też w tym kierunku, żeby taki odwiert badawczy wykonać. Gdzie będą to odwierty? No myśmy wskazali dwa miejsca, natomiast no zobaczymy, które z tych miejsc zostanie, że tak powiem, ostatecznie wskazane. Bo warunek jest, że to musi być nasz grunt miejski, bo to musi być na naszym gruncie. Natomiast ta druga część, którą pani radna tu przeczytała, to jest warunek, że musi się to znaleźć tym, jeżeli chcemy się starać o tak zwany odwiert badawczy. Bo tutaj podstawą zmian jest decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego o zatwierdzeniu przytoczonego na wstępie projektu oraz dokumentu, czyli praktycznie tutaj jakby rozumiem, że to zostało wstrzymane, a w tej chwili znowu podejmujemy tego typu działania, prawda? Nie zostało wstrzymane. Cały czas jest tak, to kontynuowane. Tak, bo pierwsza rzecz to musiała być przygotowana dokumentacja, ona musiała być złożona i to zostało zrobione. I teraz
jeżeli uzyska, tak jak pani tutaj mówiła jeszcze, między innymi tą pozytywną opinię marszałka i dalej, no to w tym momencie możemy właśnie mówić, że staramy się właśnie do nas do funduszu o te pieniądze, bo my tych środków jako gmina nie mamy, natomiast liczymy, że uda się na te pieniądze pozyskać. To jest takie celowanie, ale może się uda. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Ale nie spróbujemy, to się nam może udać. Jak nas stać, mogę. Czy jeszcze państwo radni mają jakieś pytania? Dziękuję. Proszę, kto jest za przyjęciem uchwały nr 124 projektu uchwały? Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć. Kto się wstrzymał? 14 radnych głosowało. Wszyscy radni za. Projekt uchwały został przyjęty. Proszę państwa, przystępujemy do podpunktu 4. Projekt uchwały 110 w sprawie zmiany uchwały nr 12 przez 74 przez 19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego, Beskid Wyspowy. Proszę państwa, projekt uchwały na komisji problemowej otrzymał pozytywną opinię. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w tej sprawie? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 110? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. Za 14. Projekt został przyjęty. Przystępujemy do podpunktu 5, czyli projekt uchwały 111. 111 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Rabka Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię. Na komisji problemowej był analizowany. Kierownik wydziału, znaczy pracownik wydziału wyjaśniał nieścisłości. Czy jeszcze w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę. Kto się wstrzymał? Projekt numer 111. Głosowało 14. Za 14. Projekt został. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do 112 punkt 5 w sprawie nadania nazwy bulwary im. Antoniego Rapacza bulwarom biegnącym wzdłuż rzeki Poniczanka w Rabce Zdroju. Na komisji problemowej projekt tej uchwały został omówiony, otrzymał pozytywną opinię i pytam, czy w tej sprawie jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Jan, radny Kwatera, proszę. Ja właściwie z takim pytaniem, właściwie kilka pytań mam. Odnośnie tej uchwały, czy ten projekt uchwały był skonsultowany z prawnikiem pod kątem zgodności z artykułem 18 ust. 2 punkt 13 ustawy o samorządzie gminy. Ja sam chodzi o nadawanie, o właściwości rady do nadawania nazwy ulicą pracą, które mają posiadają status drogi gminnej lub drogi lokalnej, ale w znaczeniu prawa. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie, co z takimi nazwiskami jak Kazimierz Kadem czy Julian Zubrzycki, którzy są zasłużeni dla Radki, a nie mają nawet najmniejszej ulicy w Radce. W
Tym bardziej, że są to nazwiska związane bezpośrednio z parkiem, z tworzeniem parku, z rozwojem parku, a oprócz tego ze stworzeniem uzdrowiska i wzrostem. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeśli mogę, to na pierwsze pytanie chciałem panu radnemu powiedzieć, że jest pieczątka stwierdzona pod względem, przecież oni mecenas musiała się na tym pochodzić. Tutaj nie będzie żadnych. Nie będzie żadnych. Jeżeli chodzi o pod drugie pytanie, uważam, że Juliana uczciliśmy bardzo ładnie, ma swój skwer przy fontanie, ma piękne popiersie i jest po prostu honorowany, choćby nawet tym osobiście, że każdą wycieczkę, którą prowadzę, prowadzę pod to popiersie i pięknie mówię, co mogę, najlepszego o Julianie, twórcy naszego zdrowiska. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o drugą postać, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Kadena również uhonorować jako tego, który przyczynił się już do, można powiedzieć, rozkwitu, do upiększenia uzdrowiska. Ale też Kaden ma wiele symboli w naszej, na terenie naszej Rabki, w związku z tym możemy to jeszcze później uwiarygodnić jakimś innym miejscem, z tym, że proszę takie wystąpić do Rady z takim po prostu wnioskiem, aby Rada mogła się nad tym pochylić, abyśmy mogli ten problem rozpatrzyć. Tak teraz to trudno mi jest powiedzieć. Przepraszam, ale to tyle mogę jak najkrócej. Proszę bardzo. Ja tylko mam propozycję, bo jeżeli padnie taki wniosek, to można na przykład w przyszłości zastanowić się, żeby imieniem Kadena nazwać właśnie cały szpark. To jest pani, nie ma problemu, rozpatrzymy, proszę wystąpić. Mamy kilka miejsc, musicie wiedzieć, że przygotowujmy, ale jak już jesteśmy, zaraz głosujemy. Przygotowujemy również kącik dla profesora Rudnika z naszych składek, jak wiecie, społecznych i tak dalej, ale to i będziemy później rozpatrywać. Czy jeszcze ktoś z państwa w tej sprawie? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały 112 w sprawie nadania nazwy bulwaru imienia Antoniego Rapacza bulwarom biegnącym z rzeki Poliszanka w Rabce Zdroju? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę, głosowało 14 radnych, 13 jest za i 1 przeciw. 3 13 głosach, 1 sprzeciwie. Projekt uchwały został przyjęty, czyli uchwała została podjęta. Proszę państwa, przystępujemy do podpunktu 6. Projekt uchwały 113 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rabka Zdrój na rok szkolny 2019-20. Czy projekt otrzyma oczywiście pozytywną opinię komisji problemowej? Kto w tej sprawie chce zabrać głos? Kto jest powyższy? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ktoś jeszcze nie zagłosował? Pani Aleksandra. Głosowało 14, za 14, jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do podpunktu 7. To jest 114 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 39 przez 303 przez 17 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Rabka Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Czy
projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany w komisji problemowej. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chce zabrać głos? Proszę, Pani Radna. Ja mam tylko pytanie do Pani Skarbnik. Czy subwencje na oświatę zostały jakieś przyznane, już wiadomo jakiej wysokości, czy jeszcze nic nie wiemy w tej kwestii? Jeśli chodzi o subwencję oświatową, to na 2020 rok, bo mówimy o 2020, tak? Tak. Ale Pani Skarbnik, ja przepraszam, ale ten problem rozpatrzymy przy budżetowej sprawie. Ja zadałam pytanie. Ja uchylam to pytanie, bo nie dotyczy się ono tej uchwały. Czy w sprawie udzielania i rozliczania dotacji. Taka jest, jest temat uchwały, Panie Przewodniczący. Proszę sobie przeczytać dokładnie ze zrozumieniem. Proszę Panią, te wszystkie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkoli. Proszę Panią, chciałem zakomunikować, gdyby Pani się skupiła nad tą decyzją, tak, to by Pani wiedziała, że ta uchwała dotyczy tylko druków, które dzisiaj wprowadzamy, zamiany, a nie dotyczy bezpośrednio finansowania. To proszę nie mieć do mnie, uchylam to pytanie. Kto z Państwa jeszcze chce podjąć w tej sprawie jakiś głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, 13 za, przeciw 1, przy 13 głosach za. Projekt uchwały 114 zostaje przyjęty jako uchwała Rady. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 8. Przepraszam Panią Skarbnik. Do projektu uchwały 115. Projekt wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Skarbem Państwa, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad, a Gminą Rabka-Zdrój dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Rabka-Zdrój w granicach pasa drogowego na odcinku kilometru około od 72 do 490 do 72 722. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Problemy zostały wyjaśnione na komisji problemy, ale pytam Państwa radnych, kto w sprawie jeszcze chce zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Musimy czekać teraz do ileś sekund. 110 sekund. Będzie w rycerze nie oddał. Nie oddał. Nie może mi pomieścić. Wszystko dozwolone. Znacznie długo to trwa, to jest 110. Dopiero 40. Minuty. Ja nie widzę z tyłu. Ja
ale co to urwać zagłosować, żeby pani chciała, bo jeszcze parę sekund. Jeszcze jak chcesz zagłosować, to głos. Czyli nie sprawdzi. Sekund, żeby już koniec. No to chyba nie bardzo. No. Jest? Głosowało 14 radnych, 14 za, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały 115 zostaje przyjęty i jako uchwała wchodzi w życie. Proszę bardzo, teraz przystępujemy do podpunktu 9. Projekt uchwały 116. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad a Gminą Rawka-Zdrój dotyczącego budowy zatok autobusowych i kładek dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 w miejscowości Chabówka w granicach pasa drogowego w kilometrach od 2 do 150 i od 2 do 450. Projekt niniejszej uchwały otrzymał pozytywne opinie na komisji plenarnej problemowej. Proszę pytania, czy ktoś z Państwa radnych ma. Proszę bardzo, Pani Radna. Ja tylko chciałam powiedzieć, że przeanalizowałam praktycznie, myślisz, to jest robocza, czy to już jest konkretna wersja podpisania porozumienia generalnie, tak? Taka jest dość restrykcyjna, jeżeli chodzi o tamtą stronę, a w stosunku do nas. Czy my w tym momencie, bo wiadomo, że to my pewne koszty, to duże koszty ponosimy, prawda? Czy sobie później poradzimy, bo nie mamy przeciwko ani jednemu chodnikowi, ani drugiemu, tylko boję się, że z tamtej strony są dość duże wymagania, prawda, finansowe. Może ja to źle interpretuję. Proszę Pani Radna, proszę Pani, tutaj nie ma chodników. Tu jest przystanek. Tu jest przystanek i kładka ponad. Projektant z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedział tak, że żebyśmy w ogóle rozmawiali, musi być to porozumienie, musi być uchwała Rady. Natomiast umowa, przynajmniej ustna na razie, jest taka, że my przejmujemy na siebie projektowanie, natomiast wykonanie przejmuje na siebie Generalna Dyrekcja Dróg. No ja będę robił wszystko, żebyśmy zaprojektowali i żeby to były jedyne nasze koszty, powiem szczerze. Natomiast mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast dzisiaj też nie wiem, tak jak Pani pyta, jakie będą oczekiwania jeszcze Generalnej Dyrekcji po naszej stronie. Bo proszę pamiętać, że miejsce, które myśmy tam wskazali, ono jest o tyle istotne i ważne, że przy Zakopiance Generalna Dyrekcja po jednej i po drugiej stronie ma wykupione grunty. Okazało się, że tam były tak zwane resztówki i oni to wykupili. Powiedzieli również, projektant powiedział tak, że nie widzą przeszkód, żeby tam mógł być parking na samochody. No i będzie pytanie, czy jeżeli my w tym projekcie założymy, że tam będzie parking, że tam po jednej i po drugiej stronie będzie można zostawić samochód, czy tutaj dyrekcja od nas będzie oczekiwała jeszcze jakichś ewentualnych kosztów dodatkowych? Ja tego dzisiaj też nie chcę. Ja myślę, że jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę i spotkam się czy to z dyrektorem, czy z tym głównym projektantem i oni przedstawią pewne warunki, ja do Państwa i tak wrócę z tym i będziemy rozmawiać ewentualnie co dalej. Bo ja dzisiaj tego też mówię. Ale Panie Burmistrzu, tu w tej projekcie uchwały nie ma nic o parkingach, w związku z tym my nie ma, ale my mamy swoje interesy, tak, musimy je robić. Ja wiem, ale my w tej chwili nie wchodzimy w ryzyko parkingów żadne. Nie, ale my byśmy chcieli zaprojektować, w tym projekcie uwzględnić nie tylko sam przystanek, bo przystanek sam nie rozwiązuje problemu, jak Państwo wiecie. Musi być ta kładka, przejście ponad Zakopiankę na drugą stronę. Zresztą myślę, żeście widzieli Państwo, co się działo piątek, sobota u nas, no to był dramat po prostu, bo taka jest ilość tych, którzy jadą na południe. Natomiast nie byłoby opcji przejścia na drugą stronę, to jedno, a z drugiej strony, jeżeli część naszych mieszkańców będzie chciała zostawić tam gdzieś samochody, jak Państwo wiecie, bo doświadczenia pokazują, że wcześniej, jak był przystanek, też zostawiano w różnych miejscach samochody. Teraz się zostawia przy starym dworcu PKP. Więc my musimy na pewno wziąć to pod uwagę. Dlatego my w tym projekcie chcielibyśmy bezwzględnie takie rzeczy jak tą kładkę, to parkowanie tam zaprojektować.
Natomiast jak do tego podejdzie Generalna Dyrekcja, no to zobaczymy właśnie. Wtedy będzie się wiązał z wykupem terenu, bo my tam nie mamy terenu. Ale Generalna ma z jednej, z drugiej strony, ale na parking. Będziemy rozmawiać. Ale to będziemy rozmawiać, tak. Proszę Państwa, jeszcze dziękujemy Panie Radnej. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 116 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia? Kto jest za? Naciska przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych za. Projekt został przyjęty. Przystępujemy do podpunktu 10. Projekt 117 w sprawie zmiany uchwały nr 14/98/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię na komisji. I czy w tej sprawie pytanie jakieś? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem, naciska przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, za 14. Uchwała zostaje podjęta. Przystępujemy do punktu 11. Projekt uchwały 118 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Projekt również otrzymał pozytywną opinię na komisji problemowej. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem projektu uchwały 118? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Robert jeszcze. Głosowało 14 radnych, za 14. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 12. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i projekt został szczegółowo omówiony. Jakieś wątpliwości zostały przez Panią Skarbnik na komisji problemowej również już wyjaśnione, uzupełnione, ale mimo wszystko, czy ktoś z Państwa w tej sprawie jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały 119? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, za jest 10, przeciw 3, wstrzymał się 1. Wobec powyższego większością głosów bezwzględną projekt został przyjęty. Przystępujemy do 120 uchwały, czyli punkt 13. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój na lata 2019-2027. Oczywiście zmiany w projekcie uchwały 119 zostały naniesione. W związku z tym projekt 120 uchwały otrzymał pozytywną opinię na komisji problemowej. Kto z Państwa jeszcze to chciałby zabrać głos? Nie ma. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, za 10, 3 przeciw, 1 wstrzymał. Wobec powyższego 10 głosami uchwała zostaje podjęta. I tym sposobem mamy te
punkty, podpunkty 5. punktu zrealizowane. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Podjęcie uchwały na wniosek Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie gminy Radka Zdrój. Proszę Państwa, omówiliśmy na komisji problemowej projekt uchwały 120, otrzyma pozytywną opinię. Czy w powyższej sprawie ktoś z Państwa chce zabrać głos? Dziękuję. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ktoś się powiesił? Za głosowało 14 radnych, 13 za, przeciwnik, jedna osoba, jeden radny się wstrzymał, a więc uchwała zostaje podjęta. Przystępujemy w takim razie do punktu 7. W sprawie zmiany statutu. Podjęcie uchwały na wniosek doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie zmiany statutu gminy Radka Zdrój. Projekt uchwały był analizowany na komisji problemowej, otrzymał pozytywną opinię. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak, ja. Pan był pierwszy. Proszę bardzo, pan. Zgłosiłem poprawki do tego projektu. I chciałbym odczytać te poprawki. Bardzo dziękuję przewodniczącemu. Znaczy te poprawki zostaną przeanalizowane na najbliższym posiedzeniu komisji statutowej. Jeżeli będą faktycznie zasadne, to pojawi się to w formie projektu uchwały zmieniającej statut. Tu pan radny składa wniosek, tak? Do przegłosowania. Do poprawek, także musimy to przegłosować w tym momencie jako radni. Poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian statutu. Ja wiem, że każdą z tych zaraz przegłosujemy, nie ma problemu. Proszę bardzo, pan to wszystko, tak. Panie Pawle? Proszę bardzo. Pan przewodniczący. Składam wniosek o przegłosowanie tutaj poprawek do statutu. Zgodnie z paragrafem 36 uchwały nr 23/172/16 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 29.06.2016 w sprawie uchwalenia statutu gminy Radka Zdrój składam wniosek dotyczący zmian w projekcie uchwały na wniosek przewodniczącego doraźnej komisji statutowej w sprawie zmiany statutu gminy Radka Zdrój. Punkt pierwszy. W paragrafie 25 punkt 2 dodaje się punkt 8, który otrzymuje brzmienie wnioski i zapytania mieszkańców. Punkt 8 będzie zamknięcie sesji, zmienia oznaczenie na punkt 9. Punkt 2. Zmienia się paragraf 29 pod punkt 4 i 5, które uzyskują brzmienie. 4. Osoba nie będąca radnym może składać wnioski w punkcie i zakresie dotyczącym rozpatrywania danego projektu uchwały oraz wnioski i zapytania w punkcie. Wnioski i zapytania mieszkańców w sprawach ważnych dla gminy. Punkt pierwszy. Wniosek o zabranie głosu składa się do przewodniczącego Rady Miejskiej z podaniem projektu uchwały i zakresu projektu uchwały, którego wniosek dotyczy, bądź też z podaniem tematu zabrania głosu w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców. Drugi punkt. Wniosek składa się w biurze Rady na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej do 10 minut przed otwarciem sesji. Punkt trzeci. Przewodniczący może udzielić głosu takiej osobie. W przypadku odmowy należy uzasadnić taką odmowę po otwarciu sesji. Punkt piąty. Łączny czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Wnioskodawca ma prawo do odniesienia się bezpośrednio do słów dopiero co wypowiedzianych przez dyskutanta, to jest ad vocem.
W punkt trzeci. W paragrafie 45 dodaje się punkt szósty, który otrzymuje brzmienie. Obrady Rady Gminy, to jest sesje oraz komisje, są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane w BIP i na stronie internetowej gminy. To jest na ręce przewodniczącego. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie. Chwileczkę. Proszę Państwa, nie wiem, czy dobrze myślę, ale tyle tych punktów tu jest, że jeśli będziemy analizować każdy punkt oddzielnie i zasadność jego i przegłosować, to będzie złapie nas wieczór. No, musimy, Panie Przewodniczący. Dlaczego Pan tego nie zgłosił? To pytanie jest. Chwileczkę, ja pozwólcie, że ja skończę i oddam Pan punkt. Ja mówiłem na komisji i powiedziałem, że może Pan, oczywiście. Proszę Państwa, jest to dosyć skomplikowana materia. W związku z powyższym są, ja proponuję, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, w sensie tym, żeby przepraszam bardzo, na razie ja mówię, za chwilę oddam Panią głos. Proszę Państwa, żeby wszyscy byli, oczywiście prawo było usatysfakcjonowane tym, że wszystko jest zgodnie z prawem, proponowałbym, co nie wiem, będę pytał zaraz, o zawieszenie tego punktu dzisiaj, wycofanie po prostu tego projektu, ponownie skierowanie na komisję i przeanalizowanie na komisji, przygotowaniu tego i dopiero podjęcie uchwały już odpowiednio sprecyzowane. To jest jedno moje pytanie tylko do pani mecenas. Drugie pytanie mam do Państwa. Kto w tej sprawie chce zabrać głos? Proszę uprzejmie. Proszę, pan Robert. No, ja tu przyjrzałem się to, co pani już powiedziała. Panie Marku, a czemu pan tam na komisji nie tak? Już odpowiem panu. Po pierwsze jest tak, statut zezwala na to, żeby radny sobie do każdego punktu uchwały złożył wniosek na sesji. Tak jest w statucie. Po drugie, pan radny Paweł Rogowiec chciał złożyć poprawki na komisji statutowej, gdzie wyraźnie pan przewodniczący komisji statutowej powiedział, żeby złożył wnioski na piśmie i ma prawo takie tak samo złożyć na piśmie tutaj na sesji. Ja złożyłem wniosek w zasadzie dość prosty, bo jest ogłos mieszkańców, dodanie tego punktu i tyle. Także ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Po drugie, jeszcze jest jedna sprawa. Ja na jednej z komisji też składałem wniosek o to, żeby wprowadzić punkty głos mieszkańców. Więc nie rozumiem, dlaczego to jest taki problem. Teraz jest procedowana uchwała, czyli statut. W związku z tym ja jako radny Rady Miejskiej Rawki-Zdrój składam tutaj w tym momencie wniosek na ręce przewodniczącego do przegłosowania tego. Takie mamy prawo jako radny. Pan Rogowiec też ma prawo tutaj złożyć w tym momencie tak samo swoje tutaj uwagi do statutu i też musimy to przegłosować. To są prawa. Proszę przeczytać dokładnie statut Rawki, a później zabierać głos. Proszę. Proszę nie pani. Kwestionuję tego, że każdy z nas ma prawo zająć stanowisko na sesji, tylko jest prośba, że w sumie jesteśmy wspólnotą radnymi, którzy pracują wspólnie dla dobra tego miasta i powinniśmy właśnie takie kwestie rozstrzygać na komisjach, bo po to są te komisje. I komisje, jest to poważne w stosunku do nas wszystkich. Dlatego prośba, to jest prośba, żeby te sprawy rozpatrywać, analizować na komisjach. Mogę się odnieść, ale nie, mam prawo się odnieść tutaj. Proszę bardzo. Po pierwsze, ja też uczestniczyłem na komisjach statutowych, gdzie większość radnych nie była. Najwięcej, co tutaj składał też do poprawek do statutu, był pan Latawiec radny. Też składał swoje propozycje i tak dalej. Ja też składałem dokładnie. I proszę? Tylko dwie. Tak, ale było składane. Żaden z radnych tutaj nie składał żadnych. Pan Rogowiec też złożył. W związku z tym. Dobra, proszę ja Państwa, to są komisje. Jest sesja, mam prawo złożyć wniosek o przegłosowanie. W związku z tym, żeby była zachowana procedura, proszę to o przegłosowanie. Dobrze, nie panie Marku, tylko w kwestii formalnej. Tak. Jeżeli pan pisze wniosek, to w
chciałbym zapytać, składam wniosek dotyczący zmian w projekcie uchwały na wniosek przewodniczącego doraźnej komisji statutowej w sprawie zmiany statutu. No, składał pan jakiś wniosek? No, taki? Się proszę poprawić to, proszę, proszę przygotować tak, jak ma być. Proszę bardzo, ogłaszamy 5 minut przerwy. Proszę państwa, na prośbę radnej ogłaszamy 5 minut przerwy. Proszę bardzo, miło mi, że przewietrzymy trochę nasze umysły. Czas goni.
pokoju będziemy po prostu. Nad jedynką i będziemy dopiero głosować. Nie, 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 będziemy głosować w drugim pokoju. Nie, nie, poza tym jest komisja. W tym momencie to ty poprawek jest poza tym, czy siły to są. No czy nie, znaczy trzeba było tu głosować na koniec. No, ale to się jeszcze nie było. Proszę Państwa, w takim razie przystępujemy do drugiej części naszej sesji. Wobec wpłynięcia do Rady poprawek do projektu uchwał w sprawie zmiany statutu gminy Rawka-Zdrój wniesionych przez radnego Rogowca, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad każdą poprawką, którą zaproponował pan radny. Mogę jeszcze jedno słowo? Proszę bardzo. Jako przewodniczący doraźnej komisji statutowej chciałbym przedstawić stanowisko komisji w sprawie tych poprawek. Proszę uprzejmie. Jeżeli chodzi o poprawki, które zgłoszone przez pana Pawła Rogowca, to komisja rekomenduje o przyjęcie pierwszej, trzeciej i piątej poprawki. A jeżeli chodzi o wniosek pana Cieplińskiego, to komisja wnioskuje o odrzucenie wszystkich wniosków. Dziękuję. To jest stanowisko przewodniczącego doraźnej komisji statutowej. Proszę bardzo, pan. Panie radny, a czym pan sugeruje, żeby odrzucić to? Jakie pan stanowisko zajmuje? Trzeba to taki znać nie robi. To są dość spore zmiany. Zresztą głos mieszkańca też jest obecny. Każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć. No. To jest kwestia minut. Mówimy o kwestii 3 minuty, 5 minut, tam chodziło o długość wypowiedzi. Mamy jedną interpelację. Panie przewodniczący komisji statutowej, dlaczego w tym momencie pan się wypowiada jako przewodniczący komisji, gdzie nie było obrad teraz komisji? Pan mówi, że teraz był obrad. To nie było zwołane komisja? Była zwołana komisja statutowa. Ja powiem jedno. Powiem tylko jedno. Tutaj dwóch radnych dzisiaj, czyli i pan Rogowiec, i ja, złożyliśmy pewne punkty do przegłosowania. I ja uważam, że każdy radny teraz powinien zagłosować, a nie mówić, że pan to odrzuca, czy nie odrzuca. Nie, ja tylko przedstawiłem stanowisko. To jest stanowisko. Ma prawo do tego, jak nie przedłożyć. Tak, a teraz musimy głosować nad każdą poprawką. Tak, oczywiście. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam tylko dwa słowa dodać. Wybieraliśmy komisję statutową po to, żeby pracowała nad statutem i dopracowała go do końca. Miała na to czas. Było na to bardzo dużo czasu. I uważam, że dzisiaj nie ma sensu. Jesteście Państwo za to odpowiedzialni.
Tak samo jak każdy z nas, który pracuje w danej komisji, czy to jest przewodniczący, czy to są członkowie danej komisji rewizyjnej, budżetowej, kultury, oświaty itd., itd., są odpowiedzialni za pracę w tej komisji. Tak samo komisja statutowa, czyli państwo, którzy zgłosiliście się do tej komisji, którzy zostaliście wybrani, jesteście odpowiedzialni za ten statut. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, tak? Chciałam podkreślić, że chwileczkę, po kolei, to się zgłasza. Pani Dorota Majerczyk, komisja obradowała się bodajże, panie tak, radny, 20 grudnia, tak? To, co się nam przedstawili, to, co przeglądaliśmy, to jest czysto przygotowane przez panią mecenas. Zdaleczku, dam ci ten głos później, nie teraz. A robił pan na mnie nagonkę, że nie pracuje. A jak pan pracuje? Co dostało? Ile się będzie ciągła ta komisja? Bo pan razem z panem sekretarzem mieliście tyle do tego. Do powiedzenia, co teraz się pan sekretarz wypowie na ten temat pracy komisji? Bo mamy koniec grudnia, a pan chciał ustalony mi statut do początku. Momencik, panie Darku, panie radny, zróbmy może usystematyzujmy to. Panie sekretarzu, musi pan pośmiechać. Panie radny, zgodne z przepisami. Bardzo nie udzieliłem ani jednemu panu, ani drugiemu nie udzieliłem głosu. Bardzo proszę o dyscyplinę, bo tak to dojdzie do bitki zaraz. Proszę o spokój. Proszę państwa, musimy usystematyzować. Pan odpowiada, nie? Panie Darku, bardzo pana proszę. Cierpliwości, Darku, no zrozumie. I teraz tak, czy przystępujemy do głosowania poprawek, czy przystępujemy do dyskusji nad całością przygotowanego statutu? Musimy to rozstrzygnąć. Proszę bardzo, kto jest za tym, żeby ręcznie? Nie wchodzimy w dyskusję nad całością statutu w tej chwili, tylko przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym, że przystępujemy do głosowania? Proszę, ręka do góry. Proszę. Nie, chodzi o to, że mamy... Chwileczkę, mam dwie koncepcje. Wiem, że radni chcą dyskutować nad całością statutu w sensie pewnych poprawek. My możemy głosować i chcę głosować poprawki. Teraz tak, jeżeli ja zacznę głosować poprawki, zacznie się dyskusja. Niepotrzebna dyskusja. To lepiej zrobić tą dyskusję teraz, czy robić po poprawkach. O to mi chodzi. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Drodzy radni, tutaj dwóch radnych, jeszcze raz powtórzę, złożyło wnioski o zmianę do statutu, który był dany na wniosek pana przewodniczącego komisji statutowej. W związku z tym trzymajmy się tego, co złożyliśmy, żeby tu nie przeciągać. Do pana Pawła radnego, pana Rogowca, następnie przeanalizujmy mój wniosek pod głosowanie i tyle. I dobra, dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Koniec dyskusji. W wyniku analizy i szczegółowym zapoznania się z projektem uchwały i wprowadzenie zmian stwierdzam, iż w nowym statucie należałoby wprowadzić poniżej wymienione poprawki, twierdzi radny Rogowiec. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Paragraf trzeci, ustęp 15 zmienia się słowa Wydział Organizacyjno-Administracyjny na słowa Biuro Obsługi Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę bardzo, kto jest za? Naciśnie przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, za 14. Nikt nie jest przeciw. Poprawka została przyjęta. Przystępujemy do punktu drugiego. Paragraf 13. Po ustępie drugim dodaje się ustęp 2a i otrzymuje brzmienie. Kadencja organu gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru Rady Miejskiej. Tu nie trzeba, to jest uchwała obowiązująca.
Momencik, pan Marek musi się zalogować. Wylogowało mnie. Nie włożyłeś dobrze karty do czytnika. No. Muszę się starać. Jakiś komunikat może tak nie wyloguje. To chwilkę poczekajmy. Zasuwają mnie. Za dużo emocji dałeś. Nie, usuwają mnie. Jeśli ty tu są. Może przyszło na podjęcie. Jest. Jeszcze. Nie, no musisz się włączyć. To chwilkę potrwa. Kilka razy uruchomiłem. Aktualizuje się. Włącza się aktualizacja. No. Jeśli mogę, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan sekretarz. Czy jedna rzecz, czekając na zamówienie. Chwileczkę, zajmę się. Temat, zgłoszona poprawka, która jakby... Mówimy o tej 13. O tym 13 paragrafie, ustęp 2, gdzie dopisujemy brzmienie dodatkowo, które jest regulowane materią ustawową, gdyż o kadencyjności rad decyduje ustawa o samorządzie gminnym. W obecnym statucie takiego zapisu nie mamy, gdyż faktycznie to reguluje zapis ustawy. Jeżeli nastąpi zmiana ustawy, w tym momencie tak samo też inne akty jakby są do tego zobligowane po prostu honorować zapisy ustawowe. Bezprzedmiotowa po prostu poprawka. To tylko mówię, że nie stosuje się zapisu, nie powiela się zapisów ustawowych. Dziękuję. Czy ja mogę zabrać głos? Może. Proszę bardzo, proszę. No ale w ustawie jest wiele zmian i później te zmiany musimy wprowadzać do statutu, więc... Oczywiście. I o to pan miał zarzuty do poprzedniej komisji, że nie ustawy. Organizację pracy rady reguluje statut. Że się zmieniła ustawa i że są punkty zmienione w nowej ustawie i powinny być naniesione w statucie. W związku z tym jest poprawka. No ale coś ten komputer twój zaniemógł. 2%. Nie poddałeś mu rano. Całą osetę szczęścia. Może to może troszeczkę podpływać, bo ja na razie 2%. A, to może ja nie, to kota, nie. Ale tutaj pod tym można by się też aktualizowało. Proszę Państwa, w takim razie to jest dopiero się mu zaktualizował program na 2% przez ten czas. W związku, no niestety musimy ogłosić przerwę do aktualizacji. Proszę bardzo, 5 minut mało. Nie wiadomo. Dara? Nie da się. Proszę? No nie chcę, bo to się Proszę Państwa, na razie robimy 5 minut przerwy, jeżeli się nie zaktualizuje, zrobimy jeszcze 5. Bo w dłuższej przerwę musielibyśmy przegłosować, a nie mamy jak przegłosować. No, nie może. 5 minut przerwy.
Dziękujemy bardzo. Ze wzajemnością. Bardzo dobrze. Czekamy za mało. Dobrze, proszę Państwa, koniec dyskusji. Praktycznie wszyscy radni są. Rozpoczynamy ponownie trzecie podejście. Proszę, przystępujemy do głosowania punktu drugiego poprawek zgłoszonych przez pana Pawła Rogowca. Paragraf 13 po ustępie drugim dodaje się ustęp 2a i utrzymuje brzmienie: kadencja organów gminy trwa 5 lat, liczą od dnia wyboru Rady Miejskiej. Proszę bardzo, kto jest za? Chwileczkę, bo ja zaś się niezalogowany jestem. Nie. No, wyszło przed było. Bo to wszystko Marek mówi, czerwony punkcik i się świeci. Każdy go komputer po kolei też. Brak mi urzędnika. Idzie w tusy. Tak to cię jest, że jeżeli są nośnicy, to jeszcze rzeczy. Sam się nawrócił na wiarę. Proszę Państwa, proszę, głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Robert jeszcze. Robercie, głosuj. Ciebie. Jeszcze pan Robert. To już dobra. Już jest. Za przyjęciem, głosował 14, za przyjęciem poprawki 4, 8 przeciw, 2 się wstrzymało. Poprawka została odrzucona. Przystępujemy do punktu trzeciego. Paragraf 44 w ustępie drugim, w poprawce wprowadzonej przez Komisję Statutową, łączny czas interpelacji lub zapytania wygłoszonego na sesji nie może przekraczać 3 minuty. Wnoszę o wprowadzenie zapisu. Łączny czas interpelacji lub zapytania wygłoszonego na sesji nie może przekraczać 5 minut. Proszę, kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 13 było za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden. Poprawka została przyjęta. Podpunkt 4. Paragraf 17. Po ustępie 11 dodaje się ustęp 11a i otrzymuje on brzmienie: obowiązek ustalania planów pracy nie dotyczy komisji skarg, wniosków i petycji. Kto jest za przyjęciem? Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, za przyjęciem poprawki 3, przeciw 7, 4 się wstrzymało. Poprawka została odrzucona. I ostatnia, piąty punkt. W załączniku numer 9 do statutu gminy Rabka-Zdrój w regulaminie komisji skarg i wniosków w paragrafie 6 ustęp 1 wpisano komisja rewizyjna, a należało wpisać komisja do skarg, wniosków i petycji. Kto jest za przyjęciem poprawki? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
głosowało 14 radnych, za przyjęciem 14, poprawka została przyjęta. Tu mielibyśmy sprawę już rozstrzygniętą. W związku z tym przystępujemy do wniosku pana wiceprzewodniczącego, pana Cieplińskiego. I przystępujemy do punktu pierwszego, paragrafie. 20, paragraf 25, punkt drugi, dodaje się punkt ósmy, który otrzymuje brzmienie: wnioski i zapytania mieszkańców. Czyli punkt ósmy, zamknięcie sesji, zmienia oznaczenia, punkt dziewięć, to razem to robimy? Tak jak jest pod punkcie. Proszę, kto jest za przyjęciem niniejszej poprawki? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Może przeczytaj jeszcze raz tą poprawkę. Jeszcze, no już było zagłosowane, ale w paragrafie 25 dodaje się punkt, który otrzymuje brzmienie: wnioski i zapytania mieszkańców. Zamknięcie sesji, zmienia się oznaczenie z punktu 8 na 9. Za przyjęciem, proszę państwa, 14, za przyjęciem 4, przeciw 7, 3 wstrzymało się od głosu. Poprawka została odrzucona. Przystępuję do punktu drugiego. Zmienia się paragraf 29, punkt 4 i 5, które uzyskują brzmienie. W cudzysłowie, osoba nie będąca radnym może składać wnioski w punkcie i zakresie dotyczącym rozpatrywania danego projektu uchwały oraz wnioski i zapytania w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców w sprawach ważnych dla gminy. Wniosek pierwszy o zabranie głosu składa się do przewodniczącego Rady Miejskiej z podaniem projektu uchwały i zakresu projektu uchwały, którego wniosek dotyczy, bądź też z podaniem tematu zabrania głosu w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców. Wniosek składa, to jest ten drugi, wniosek składa się w biurze Rady na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej do 10 minut przed otwarciem sesji. 3. Przewodniczący może udzielić głosu takiej osobie. W przypadku odmowy należy uznać jako odmowę po otwarciu sesji. Łączny czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Wnioskodawca ma prawo do odniesienia się bezpośrednio do słów dopiero co prowadzonych przez dyskutanta ad vocem. No, panie Michale, mogę zabrać głos? To i tak nie przeszło. Radni nie dali głosu mieszkańcom, więc nie ma sensu czytania dalej. Jak? Nie ma głosu dla mieszkańców. Jest w statucie. Proszę państwa, ja chciałem tu wnieść. Proszę ze zrozumieniem przeczytać, o co chodzi. Głosujmy może to przeczytać. Dobrze. Kto jest za przyjęciem paragrafu 29, punkt 4 i 5 w brzmieniu, które odczytałem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14, za przyjęciem 4, przeciw 8, 2 wstrzymało się. Poprawka została odrzucona. I punkt trzeci, w paragrafie 45 dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie: obrady Rady Gminy, to jest sesja, oraz komisje są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej. No to, no dobra, nie wypowiadam się. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawki w punkcie trzecim, paragraf 45? Kto jest za? Kto jest przeciw? No. 14, 5 jest za,
8 przeciw, 1 wstrzymał się. Proszę Państwa, jeżeli już mamy rozstrzygnięte, mogę teraz to zacząć. Proszę Państwa, nie jest prawdą, że głos mieszkańców nie mają. W statucie, nie pamiętam w którym punkcie, jest zapisane. Każdy mieszkaniec może złożyć głos, zapytanie na piśmie na 3 dni przed sesją, gdzie uwzględnia punkt, do którego się chce odnieść, temat, do którego się chce odnieść i jest to w statucie zapisane i nie ma żadnego problemu. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Tam jest zapis, owszem, ale do danej uchwały. A myśmy dzisiaj głosowali nad głos dla mieszkańca, żeby mógł przyjść przed sesją, nie 3 dni przed, tylko dokładnie, żeby mógł wypowiedzieć się w ważnych sprawach gminy. Druga sprawa, żeby miał możliwość ad vocem, a tego nie było. Mieliśmy przykład po ostatniej sesji. Nie. Panie Marku, jeżeli... Proszę Państwa, ja startowałem jako radny, obiecałem mieszkańcom, że będę też walczył o ten głos dla mieszkańców. I większość radnych, tak samo z komitetu naszego, obiecało mieszkańcom. Więc w tym momencie wyszło wszystko. Ja uważam, że mieszkańcy powinni mieć ten głos. Ja wiem o tym, że proszę Państwa, gdyby przyszedł ktoś z miasta, nasz mieszkaniec i powiedział, że chce zabrać głos w takiej i w takiej sprawie i złoży to na piśmie, zawsze mu udostępnię ten głos. Bez względu na to, czy on się dotyczy danego punktu sesji, czy nie. On zgłosił chęć zabrania głosu. Chodzi o to, żeby uniknąć po prostu jarmarku. Panie Michale, ostatnia sesja była przykładem tego, że mieszkańcy nie mogli się nawet odnieść do wypowiedzi rady. No dobrze. No to dla mnie na komisji. Proszę Państwa, komisja jest komisją, sesja jest sesją. Skoro mieszkaniec nie może przyjść na komisję, a chce przyjść na sesję, bo sesje w większości przypadkach są popołudniowych godzinach, po to właśnie, żeby mieszkańcy mogli sobie przyjść po pracy, a tutaj co? No proszę Państwa, ja nie będę się powtarzał. Dzisiaj wyszło po prostu wszystko, że radni nie chcą dać głos mieszkańcom. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Ktoś jeszcze w tej sprawie chce ad vocem pana radnego? Nie. No widzicie Państwo, macie analizaliście statut, macie wszystkie dane, co było i zatwierdziliście i nikt nie chce odpowiedzieć panu Markowi, tylko ja mówię, że każdy mieszkaniec, który chce zabrać głos na sesji, niech napisze swój głos i niech go złoży w Radzie i nie zdarzy się, jak ja, dopóki ja będę, żebym mu tego głosu nie udzielił. Bez względu na to, czy dotyczy się punktu któregoś sesji, czy nie. Bo może być ktoś z miasta, który w międzyczasie ma bardzo ważną rzecz do przekazania inicjatywy. Dlaczego ja mam tego nie udostępnić? To dlaczego żeśmy nie przegłosowali? Ale po co dodatkowe punkty robić? Żeby było w statucie. Panie przewodniczący, mogę? Dobrze, proszę Państwa, ostatni głos pani Ola i zamykamy ten problem. Proszę. Ja poprosiłam kolegów, którzy są przeciwni takiemu wniosku, żeby uzasadnili swoje stanowisko w tym momencie. Dlaczego nie chcą, żeby mieszkańcy mieli prawo wypowiadania się? Ale mają. Mieli prawo na ostatniej sesji? Nie. Zabronione było. A to jest prawda taka, że nie rozumiemy się. Państwo dajecie 3 minuty, czy 3 dni przed sesją każdy może z mieszkańców zapisać się, mieć głos. Tutaj inaczej brzmi sformułowanie. To, że pan Marek proponuje, to co inaczej proponuje. Zupełnie co innego. Pani Olu, nie 3 minuty, tylko 5. Ale o czym my Proszę, przystępujemy w takim razie, proszę Państwa, do uchwały, do przegłosowania projektu uchwały. Statutowej, tylko mnie zginęła. 122. Mam, dziękuję. Proszę Państwa, uchwała 122 w sprawie zmiany statutu gminy Rabka Zdrój. Kto jest za przyjęciem ustawy z uchwały 122? Proszę jeszcze o zmianami. W sprawie zmiany statutu po zmianach, które zostały dzisiaj przegłosowane. Te zmiany zostaną wprowadzone do statutu, czyli po zmianach. Proszę bardzo, kto jest za?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 radnych za, 11, 3 przeciw. Statut został po zmianach przyjęty. Ja chciałem się odnieść jeszcze do tego, dlaczego byłem za. Proszę bardzo, poza kolejką. Ma pan głos jako przewodniczący. Proszę. Chciałem się odnieść, dlaczego byłem za, ponieważ tutaj zobligowało mnie to, że ten statut jest tylko i wyłącznie powieleniem właśnie rozporządzenia działań samorządowych. W związku z tym, dlatego byłem za, to podkreślam jeszcze raz. A ubolewam tylko nad tym, że nie weszły te wszystkie poprawki dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku za wyjaśnienie. Proszę państwa, jeżeli zajdą konieczności ważne, jeżeli państwo radni jeszcze ustalicie ustęp, czy dyskutujecie na komisji, czy na WOŁ i dacie projekt naniesienia korekt czy poprawek, to zawsze można je nanieść. Więc nie róbmy problemu. Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do punktu 8 programu. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Rabki, gminy Rabki-Zdrój na lata 2027 i należałoby przedstawić wcześniej przedstawienie uchwały budżetowej. Momencik, 109. W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój na lata 2027. Czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? Proszę, przystępujemy do głosowania. Oczywiście projekt uchwały 109 otrzymał pozytywną opinię na komisji problemowej. Źle zagłosował. Głosowało 14, 11 za, przeciw 3, wstrzymało się nikt. Projekt przyjęto wieloletnią prognozę na lata 2027 finansową gminy Rabka-Zdrój 11 głosami, 3 przeciw. Mamy natomiast uchwałę 108, tak? 108. W sprawie uchwała budżetowa gminy Rabka-Zdrój na rok 2020. Uchwała ta była analizowana w komisji problemowej. Pozytywna opinia. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? 108, tak? 108, tak? Ja bym chciał tutaj złożyć. Proszę bardzo. Teraz przedstawienie uchwały budżetu. Proszę? Tylko pierw. Teraz przedstawienie uchwały budżetu. Tak, no tego będziemy głosować. Tylko pan Marek chciał zabrać jeszcze w tej sprawie głos. Przed głosowaniem budżetowym. Przed głosowaniem budżetowym, tak? Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Nie. Jest gry pozostane, jakie są przyjęcie uchwały budżetowej. Ale to rządek. Dobrze. Proszę. 121. Nie szkodzi. No nie, stało się. Nie, stało się. W ósmym. Przedstawienie uchwały budżetowej. Przedstawienie uchwały budżetowej. I proszę pani skarbnika. Uchwała budżetowa gminy Rabka-Zdrój na 2020 rok. Podstawę prawną gmina ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 82 946 286,36 groszy. W tym dochody bieżące 73 394 971 zł 83 groszy. Dochody majątkowe 9 551 311 zł 55 groszy. Paragraf 2 ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 86 059 804 zł 36 groszy. W tym wydatki bieżące na łączną kwotę 66 786 783
591 zł 37 groszy, w tym wydatki jednostek budżetowych 40 34 32 zł 60 groszy, z czego wydatki na wynagrodzenia 25 476 506 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 557 526 zł i 60 groszy. Wydatki na dotacje 4 212 600 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 918 119 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego 750 000 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych kwota 384 399 zł 44 grosze. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 484 440 zł 33 grosze. Wydatki majątkowe ustala się na kwotę 19 276 000 zł 212 zł i 99 groszy. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy Rawka-Zdrój, który na 2020 rok planowany jest w wysokości 3 113 521 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 1 019 612 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gminy sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 093 909 zł. Paragraf 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 393 909 zł, z czego zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 300 000, przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 1 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku w bieżącym budżetu kwota 2 093 909 zł. W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 4 280 388 zł. Paragraf 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu. Jest to kwota 1 019 612 zł. Z kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. To jest kwota 3 280 388 zł. I z kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 zł. Upoważnia się burmistrza Rawki-Zdroju do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych limitami wynikającymi z ustępu 1 punkt 1.2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej. Paragraf 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 280 000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220 000 zł. Paragraf 7. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z załącznikiem nr 5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez gminę Rawka-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 8.
Paragraf 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy Rabka-Zdrój w łącznej kwocie 115 853,40. Są to środki zgodne z ustawą o funduszu sołeckim. Paragraf 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12. Paragraf 12. Upoważnia się burmistrza Rabki-Zdroju do dokonywania zmian w budżecie w granicach działów wydatków innych niż określonych w artykule 257 ustawy o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wybrane wynagrodzenia ze stosunku pracy. Upoważnia się również burmistrza Rabki-Zdroju do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących. W obrębie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w granicach rozdziału wydatków i w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowych. Paragraf 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się burmistrza Rabki-Zdroju do zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł oraz lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki-Zdroju. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Tu jeszcze tak w skrócie tylko do budżetu. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, to dochody bieżące mamy zaplanowane w wysokości 73 394 971,81 i głównie pochodzą one z dochodów własnych i to jest kwota 28 473 855,31 zł. Subwencji jest to kwota 22 504 822 zł, w tym subwencja oświatowa 15 879 586 zł. Pozostałą grupę w dochodach stanowią dotacje. Jest to kwota 21 539 404 zł. Dotacja uzdrowiskowa 630 201 zł. Oraz dofinansowanie projektów w wydatkach bieżących. Dofinansowanie projektu LIFE 35 092 zł. I projektu Małopolskie Talenty 231 597,50 zł. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to zaplanowane one są głównie z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2019 roku, które środki nie przyszły w 2019, przyjdą w 2020 roku i to dotyczy zadania rozbudowa bulwarów nad Koniczanką. Zaplanowana kwota jest 1 700 zł w roku 2020. Pozostałe dochody to są dofinansowania projektu. Budowa wodnego placu Zabaw 1 817 221,09 zł. Różne oblicza wody, kwota 790 614,47 zł. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe i gazowe. Kwota 1 110 220,99 zł. Dofinansowanie projektu OZE Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski, kwota 1 870 000. Dofinansowanie zadania rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach, kwota 156 590 zł. Dofinansowanie zadania rozbudowa strefy wypoczynku w Chabówce, kwota 83 789 zł. Dofinansowanie zadania modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Radce, kwota 120 186 000 zł. Mamy również dofinansowanie zaplanowane jest w budżecie, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Dotyczy to dofinansowania dwóch zadań. Przebudowa i budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych, jest to kwota 844 200. I drugie zadanie, dofinansowanie przebudowa boiska sportowego przy ulicy Jana Pawła, kwota 1 038 490 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową,
To tylko powiem tak w skrócie. Wydatki bieżące idą głównie na oświatę, kwota 23 951 80 807 zł, co stanowi 36% całej kwoty wydatków bieżących. Na pomoc społeczną i na rodzinę zaplanowane są środki w wysokości 22 980 809 zł, stanowi to 35% całej kwoty wydatków bieżących. Na poręczenia i obsługę długu kredytów kwota 1 234 440 zł, co stanowi 2% całej kwoty wydatków bieżących. Natomiast pozostała kwota wydatków bieżących, która jest zaplanowana w budżecie, jest to kwota 18 616 535 zł, przeznaczona jest na pozostałe zadania gminy, czyli na utrzymanie dróg, na remonty, na oczyszczanie miasta, odśnieżanie, oświetlenie, utrzymanie zieleni, na kulturę, na sport, na pomoc administracyjną, na dotacje dla instytucji kultury. I to stanowi 27% wszystkich wydatków bieżących. Na inwestycje w 2020 roku zaplanowano kwotę 19 276 212 zł i 99 groszy, co stanowi 22% całej kwoty wydatków. Jeżeli chodzi o zadłużenie gminy, to planowane zadłużenie na 2020 rok wynosi 25 634 812 zł 59 groszy. Zadłużenie jest takie same jak teraz na 2019, czyli zadłużenie nie jest już powiększone. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Wskaźnik. Przystępujemy do punktu 3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Każdy z zaproszonych zaopiniowany przez Kuria. Uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Rawka-Zdrój na 2020 rok. Podstawę prawną mija przewodniczący Teresa Kulka, członkowie Marek Łopata i Józef Sąd. Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2020 rok postanowił pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Rawka-Zdrój na rok 2020. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu wpłynął opracowany przez burmistrza Rawki-Zdrój projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Wyniki analizy przedłożonych do Izby materiałów skłaniają do wniosku, że projekt budżetu gminy Rawka-Zdrój na rok 2020 został sporządzony z zachowaniem obowiązującego prawa. Struktura i szczegółowość uchwały budżetowej spełnia wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Projektowi towarzyszy uzasadnienie i dodatkowe materiały informacyjne, których zakres i treść nie budzą zastrzeżeń oraz nie odbiegają od ustaleń Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju wyrażonych w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Prognozowane dochody budżetu, a szczególnie ich wysokość i źródła pochodzenia pozostają w zgodzie z ustawami tym i wymogiem realności planu dochodów. Wydatki budżetu przeznaczone są na zadania określone w artykule 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących dochowuje normatywu z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza wystąpienie deficytu budżetu w kwocie 1 019 612 zł. W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, które w projekcie budżetu ujęte są w kwocie 4 300 000. W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę długu w kwocie 4 280 000. A relacja kwoty przeznaczonej na spłatę długu wraz z kosztami jego obsługi do planowanych dochodów budżetu nie przekracza wskaźnika wyliczonego według wzoru z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i artykułu 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przy uwzględnieniu planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za 3 kwartały 2019 roku z wykonania budżetu gminy. Wartości ujęte w projekcie budżetu nie odbiegają od wartości przyjętych w równolegle opracowanej wieloletniej prognozie finansowej gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2027. W zakresie wymaganym artykułem 229 ustawy o finansach publicznych oraz planowanych przedsięwzięć wieloletnich z artykułu 231 powyższej ustawy. Proponowane w projekcie uchwały budżetowej upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu pozostają w zgodzie z przepisami artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. W toku analizy przedstawionego projektu skład orzekający zwrócił uwagę na ustalenie w załączniku nr 7 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały planowanych dochodów stanowiących wpływy z pobranych przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie równoważą wydatków związanych z gospodarką tymi odpadami. Wobec powyższego gmina, mając na względzie przepis artykułu 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalający, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powinna rozważyć ewentualne podwyższenie dotychczasowej wysokości opłat. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający pan postanowił jak w sentencji. Połączenie. Dziękuję. Przystępujemy do punktu, podpunktu czwartego. Chciałem odczytać tylko opinię do projektu budżetu na rok 2020. Na podstawie uchwały nr 15 przez 90 przez 19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z 30 października 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowej 9 grudnia 2019 roku zaopiniowali projekt budżetu na rok 2020 bez uwag. Za było 10 głosów, przeciw 3 głosy, 1 głos wstrzymujący. Czy powyższego pozytywna opinia. I po wyczerpaniu tych wszystkich opinii udzielam, teraz otwieram dyskusję na temat projektu budżetu. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę. Ja chciałem złożyć wniosek o poprawkę do budżetu, ponieważ na ostatniej sesji zobligowałem się znaleźć oszczędności dla dzieci ze żłobków. Znalazłem. Do wczoraj jeszcze pracowaliśmy nad tym z kilkoma osobami. Pozwolę sobie odczytać. Składam wniosek na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju Józefa Michała Skowrona. Zgodnie z paragrafem 36 uchwały nr 23/172/16 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 29.06.2016 w sprawie uchwalenia statutu gminy Rabki Zdroju składam wniosek dotyczący zmian w projekcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rabki na rok 2020. Pierwsze, w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75.022 wydatki na diety radnych. Zmniejszenie kwoty ze 140 na kwotę 90 tysięcy, oszczędności mamy 50 tysięcy. W dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75.023 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszenie kwoty 3 795 000 na kwotę 3 686 000, oszczędności mamy 109 tysięcy. W dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75.095 wypłata diety dla przewodniczących komitetów osiedlowych oraz diet dla sołtysów. Zmniejszenie kwoty 34 200 na kwotę 12 600. Oszczędności mamy 21 600. W dziale 855 tworzenie i funkcjonowanie żłobków, rozdział 85 505. Zwiększenie kwoty
186 na kwotę 361 200. Uzasadnienie. Niniejszy wniosek został przygotowany, jeżeli będzie pozytywnie przegłosowany, z uzyskaniem roku 2020 w budżecie gminy Rabka-Zdrój dodatkowej kwoty 186 na dofinansowanie dzieci objętych opieką w żłobku, aby dofinansowanie do jednego dziecka pozostało na dotychczasowym poziomie 350 zł. Po przeanalizowaniu wydatków w budżecie na rok 2020 realnym wydaje się dokonanie zmniejszenia wynagrodzeń radnym, przewodniczącym osiedli, sołtysom, burmistrzowi, wiceburmistrzowi, tak aby nie ucierpiało dofinansowanie dla dzieci w żłobkach w obecnej wysokości. Jako radny obiecałem na poprzedniej sesji mieszkańcom obecnym na obradach, że w przypadku słabej kondycji finansowej budżetu miasta oszczędności należy szukać gdzie indziej, a nie kosztem naszych dzieci. Takie oszczędności przedstawiam radnym pod głosowanie, wyznając zasadę, odkąd jestem radnym, my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. Zacznijmy od siebie, ponieważ nasza praca jest służbą dla mieszkańców, którzy nas wybrali i których jesteśmy reprezentantami. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Robert. Panie Marku, czy można to rozbić? Bo ja z niektórymi się zgadzam, a z niektórymi nie. I teraz będę się albo musiał wstrzymać przed całością, albo za, albo przeciw. Gdyby pan rozbił to na jakieś grupy, wtedy bym miał bardziej otwarte pole do popisu. A tak, zamknął mi pan drogę do moich decyzji na wszystkie punkty. Można na przykład sobie obciąć po 20%. Nie, ale ja nie neguję. Ja nie neguję, tylko ja do pewnych rzeczy mam, jestem za, ale to pewnie nie. A pan chce, żeby my to przegłosowali w kupie razem, więc będę miał problem. Z czego jeszcze z wiek naszych wiek. Tak. Tak. Ale tak. Wszystkim. No wszystkim. Tak. Wszystkim. No. Wiceprzewodniczący, tak. Przewodniczący. Tak. Dobrze. Kto jeszcze chciałby zabrać? Mogę robić za darmo, nie wiem jak tam ta strona. Przeznaczcie wcześniej zresztą tutaj. Zobaczmy. Proszę bardzo, kto chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo, jestem za. Nie by wam zgodę, aby to przeszło, nie? Przegłosowany te punkty. Panie Darku. Panie Darku. Chwileczkę, pani. Jeśli zabierzemy sołtysom, to ja nie wiem, czy mój coś będzie chciał być sołtysom. Bo jest problem naprawdę, ja wiem jak u nas było, nikt nie chciałby sołtysom. Panie Piotrze, czy ja piję do pana? Może zaczniemy sobie od... Proszę bardzo, ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Mogły być poprawki wnoszone do projektu budżetu, ale zgodnie z uchwałą o procedurach uchwalania budżetu, którą pani możecie podejmować w październiku. Tam było zgłoszenie przed sesją budżetową o tworzenie autopoprawy, chyba do 13 czy 15 grudnia. Nie pamiętam, druga sytuacja, panie radny, jeżeli byśmy chcieli zmniejszyć teraz środki z GIE. To wcześniej musiała być uchwała o zmniejszeniu GIE ryczałtu, więc to też nie da rady zrobić teraz, bo wcześniej musielibyśmy podjąć uchwałę zmniejszającą GIE, która wtedy zmniejsza ryczałtu. Proszę państwa, chwileczkę, momencik. Ja chciałem państwu wyjaśnić, że po prostu w ten sposób, jeżeli byśmy chcieli szukać, to po pierwsze, jako radny pan Marek mógł złożyć taki wniosek do 13 grudnia, bo dotąd uchwała budżetowa o tym mówi, ma złożyć na ręce komisji budżetowej. Komisja budżetowa na swojej komisji ma ten problem wyłuszczyć, ma go przedyskutować, ma go przegłosować, przedstawić dopiero Radzie przed przyjęciem budżetu. Bo w momencie, kiedy budżet został przyjęty, został oddany do RIO, my już nie możemy w tej chwili nanosić poprawek na bieżąco. Musi być cała procedura tego zachowana. W związku z tym, dobrze, to mogę panie Marku tylko oddać do komisji budżetowej. Ale panie Darku, bez uwag taki złośliwy. Proszę pan dać, pan Marek. Szanowni radni, pani skarbnik. Ja dzisiaj złożyłem wniosek o poprawkę do budżetu i zdaję sobie z tego sprawę, że trzeba podjąć uchwałę i Rada musi podjąć uchwałę, jeżeli chcemy takie poprawki złożyć. I zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ no,
Pracowaliśmy długo nad tym wszystkim, a no nie mieliśmy dużo czasu od poprzedniej sesji, a obiecałem, że znajdę oszczędności, więc zaczęliśmy od siebie, tak stwierdziłem. I teraz w związku z tym, bo tak budżet będzie uchwalony, prawda? A na kolejnych komisjach budżetowych po prostu stworzymy, pan przewodniczący zrobi, prawda, uchwałę, będziemy głosować nad tymi zmianami, ponieważ zawsze poprawki do budżetu można wnosić zgodnie z przepisami. Oczywiście, dziękuję. To co powiedziałem, wniosek oddaję do komisji budżetowej, komisja budżetowa się zastanowi, przygotuje projekt, przygotujemy projekt uchwały, wszystko musi być przegłosowane, musi być to, tak jak ma być, nie ma problemu żadnego. Proszę bardzo, czy w sprawie budżetu jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Takim wobec powyższego, jeżeli idzie do, idzie, nie będziemy głosować, bo nie ma podstaw do głosowania, tylko przekazujemy go Komisji Finansów Budżetowej i Komisja Budżetowa będzie musiała wiedzieć, co z tym faktem zrobić. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania w ogóle projektu uchwały. 108, uchwała budżetowa gminy Rabka-Zdrój na rok 2020. Przed złożonym zdaniem, państwo odczytaliście, mieliście odczytane opinie RIO, opinie Komisji Problemowej i Komisji Budżetowej. W związku z tym proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, przyciśnie przycisk albo naciśnie przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 14 radnych głosowało, 10 jest za przyjęciem, 3 przeciw i 1 się wstrzymał. A więc uchwała budżetowa głosami 10 radnych została podjęta na rok 2020. Proszę państwa, tym sposobem byśmy mieli zrealizowany punkt 8 i przystępujemy do punktu 9, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. W międzyczasie nie wpłynęły żadne do nas pisma od mieszkańców, w związku z tym ten punkt mamy już za sobą. Punkt 10, interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Marek. Pierwsze zapytanie złożę do pana burmistrza Leszka Świdra. Zapytanie. W związku z podjętą uchwałą numer 19/90/19 z dnia zapytanie. 9 października 2019 w sprawie udzielania gwarancji zapłaty za roboty budowlane wyrażającą zgodę na udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane na rzecz firmy APIS SPZO na wykonanie zadania inwestycyjnego budowa głównego placu zabaw w Parku Zdrojowym na kwotę 3 629 890. Zwracam się z zapytaniem. Jaka kwota i kiedy została wypłacona firmie APIS? Jakie jest zaawansowanie prac budowlanych? Czy były zawarte aneksy do umowy z firmą, skoro termin wykonania inwestycji był ustalony na dzień 31 października 2019? To jest jeden wniosek, raczej zapytanie. Drugie. Chciałbym złożyć, tak, mam dokładnie na piśmie, chcę to. Kolejne zapytanie do pana burmistrza. W związku z pana obietnicami wyborczymi dotyczącymi budowy wyciągu na Luboniu w imieniu mieszkańców gminy Rabka-Zdrój kieruję następujące zapytania. Jakie działania do tej pory pan podjął w celu realizacji tej inwestycji i kiedy przewiduje pan rozpoczęcie inwestycji i jaki jest możliwy termin jej realizacji? I też do pana burmistrza zapytanie. W imieniu mieszkańców gminy Rabka-Zdrój kieruję następujące zapytanie. Jaka jest kwota wydatkowana z budżetu gminy na gorszański portal informacyjny Gorce24? Proszę o przedłożenie umowy. Jaki był dochód ze sprzedaży biletów w kinie Śnieżka w roku 2018-2019 oraz na jaki cel są te środki przeznaczone? Dziękuję bardzo. Wszystko? Tak, wszystko. Dobrze. Dziękuję. Portal czy nieopłacany?
Ale no, tak, tak, zdało się, bo dobrze. Różne suche. Proszę posłuchy. Bardzo, ktoś jeszcze ma jakieś interpelacje, zapytania? Mam tylko zapytanie. Bo zapytania ostatniej sesji, na tej sesji używamy. Słowo już w nowym statucie nie ma. Nie, ma, nie będzie zapytania, tylko będą interpelacje. Nie będzie wniosków. Interpelacje i zapytania zgodnie z nowym statutem. Wniosków. Proszę. Wnioski nie będzie. Proszę. To odpowiada za ustawianie świateł. Chodzi o długość świecenia lamp ulicznych. Świecą się rano, kiedy jest jasno. A gmina by musi za to płacić. Czy tam ktoś się opowiada za ustawienie tych stopera, żeby się wyłączało, kiedy jest. Dobrze. Proszę bardzo. Pani Józia wcześniej była. Ja też, ponieważ jesteśmy przy lampach, to też chciałam zapytać, kto jest odpowiedzialny za przegląd lamp na ulicy Zaryte. Pewna pani mi zgłaszała, ja na wniosku napisałam nazwisko tej pani. Prosiła, aby przeglądnąć przy jej posesji lampę, ponieważ ona raz świeci, gaśnie, świeci i to trwa już od jakiegoś czasu. Bardzo bym prosiła, jeżeli można by było sprawdzić, co się tam dzieje, to będę wdzięczna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Andrzej wcześniej. Chciałem przede wszystkim ponowić swoją prośbę, bo już wcześniej bodajże mieszkańcy składali na zebraniu osiedlowym prośbę z ulicy Smrekowej o wykonanie cięć pielęgnacyjnych. Ja składałem takową prośbę, zostało mi odpowiedziane, że cięcia pielęgnacyjne zostały wykonane, co nie jest prawdą. Zostały, że tak powiem, dokonane na trzech drzewach, ale to było grubo wcześniej. Natomiast teraz po ostatniej interwencji, jak gdyby po ostatnich prośbach, nie zostało to zrobione. Więc to była jedna prośba, żeby tam no, po prostu to spróbować wykonać. I druga, związana już z ropem odwadniającym tam przy ulicy Kościuszki. Właśnie tam jest taki przepust przy posesji pana. Tam w tym rowie odwadniającym biegnie, że tak powiem, taka rura, nie wiadomo co tam jest. Zamoliło dno i zawsze tam ten prześwit w tej chwili jest no taki, że przy jakichś większych wodach, opadach, no tam może po prostu zatkać ten przepływ i woda wyleje. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Rafał. No, tylko takie dwa krótkie. Mieszkańcy Wolczańskiej wnoszą pilną naprawę tej krawki. Tam to jest ten przepust, to już tu kilka razy jedna pani zgłaszała, ja to zgłaszałem panu burmistrzowi. 150 metrów nad bagatelą, tam jest przepust, ta kartka jest, tylko ona jest tam gdzieś na boku, żeby ją zamontować z poglądem. Nie wiem, czy to zostało już wykonane, czy nie. Czy na pewno zostanie tam pana prawa? Kilka dni temu jeszcze. Myślę, że jeżeli pan poprzez zapytał, to udzielił. Jeszcze, panie burmistrzu, zaczęła się zima, odśnieżanie i wrzucić filmie, która ośnieża chodniki, bo oni jak jadą i mają, przecinają ulicę, włożą z chodnika te bryły lodu nieraz na ulicę i to pozostaje. Jedzie auto i można zderzać, urwać i niebezpieczne rzeczy. Czyli dokładniejsze sprzątanie. No żeby po prostu nawrócili trochę tego śniegu, to co na ulicy. Dobrze. Proszę bardzo, kto jeszcze z państwa? Proszę bardzo, pan Darek. Pana radnego ptaka. Jak długo jeszcze komisja statutowa będzie pracowała? Bo faktycznie ma się gotowe i przygotowane. Jeszcze trzeba opracować statuty dla osiedli i sołec. Nie może pan określić, no trzeba przyspieszyć działania. Do pracy, bo pan się nalega, a macie go pokazać, bo się tak to zrobił. Drugie panie, żebyśmy statut pracowali w ciągu jednego miesiąca. Dzięki pani prawdzie. No właśnie, czemu to pan zrobił oficjalnie? No ale drobne poprawki się wszystkie. Dobrze, proszę państwa, to ale... To zapytają konkretnie, proszę bardzo. Bez uwag. Czy teraz przed tym spotkaniem z Moniką, tą sesję wystarczy dwa spotkania, bo zamknięte tak w ogóle co ja miałem zaplanowane. A pan ciągnie już przed tym?
Nie czuję panu w tym momencie siłę. Uwaga. Muszę wam w tym wsiąść dopiero. Ile osiedli jest, tyle trzeba statutów, ile sołectw, tyle statutów i nie ma czym dyskutować. Jest, 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 konsultacje społeczne trzeba. No, jeszcze muszą być wcześniej konsultacje społeczne, bo przez to, że nie było konsultacji społecznych, właśnie nam odrzucili tamte statuty, które były przygotowane w 2010 roku. Z 2010 roku się. No. I to musi teraz być cała procedura. Musimy ogłosić spotkania, musimy konsultacje z mieszkańcami, musimy dopiero opracować, powołać komitety osiedlowe. Od nowa będą wybory komitetów osiedlowych. Ale ja zadałem pytanie panu przewodniczącemu, tak nie panu. No chciałem, żeby sprawniej było panu odpowiedzieć. Bo to nagle teraz się nie spieszy. To się nie spieszy. Jak to powiedziałby się nie spieszy? No nie spieszy na to. Opieszak, jak pan mi zarzucił, opieszak. Drugie pytanie mam do pana sekretarza. Nie pakujcie się jeszcze. Do pana sekretarza mam drugie pytanie. Jak pan się odniesie do tego, że jeszcze do końca grudnia jest status nieustalony? Jak pan tak nalegał na to? Proszę bardzo, panie sekretarzu. Dziękuję. Przewodniczący, Wysoka Rado, z pełnym szacunkiem odnoszę się do każdego zapytania radnego i każdej inicjatywy, którą jest zgłaszana czy podejmowana. Pewna kwestia, która mówiła w moim kierunku, związana z wypowiedzią dotyczącą terminu uchwalania i dostosowania statutu gminy Radka Zdrój jako podstawowego dokumentu, który reguluje pracę Rady i wszystkich jej organów, komisji stałych czy doraźnych. Po przyjściu tutaj do tego samorządu jasno zwrócił uwagę, że brak tej regulacji może skutkować pewne zagrożenia z tego tytułu, że nie ma dostosowanego zapisu obowiązującego statutu gminy do zapisów ustawowych. Propozycja, która wyszła z mojej strony do pana byłego przewodniczącego komisji statutowej, też była jakby ukierunkowująca, żeby jakby zidentyfikować działania związane z tym, żeby jak najszybciej ten statut dostosować do zapisów ustawowych, a ewentualne zmiany, które po prostu by się wykraczały poza jeszcze inną inicjatywę, można jakby na bieżąco wprowadzać. Panie Darku, jeśli mogę skończyć. Panie Darku, nie przeszkadzajmy sobie. Panie Darku, powiedział na pytanie, jest tam dzisiaj napisane, że do kiedy ma być zakończone. Panie Darku, Pani prawie. Nie skończy, nie przerywajmy sobie. No. Więc dlatego ta moja sugestia w kierunku wówczas przewodniczącego Komisji Statutowej i też pytania przewodniczącego Rady, kiedy, jaki jest zakreślony termin w uchwale o powołaniu Komisji Statutowej Doraźnej, no nie było zdecydowanej tego zapisu w uchwale o powołaniu. No dlatego też moja komisja faktycznie mogła pracować nawet i całą kadencję nad zmianami statutowymi. Nie chcę nikogo wskazywać, czemu jakby w poprzedniej kadencji nie dostosowano tego, bo to rodzi pewne komplikacje. Z uwagi na to, że nawet pojawiły się pewne nowe komisje, które po prostu nie są uregulowane. I po prostu też z punktu widzenia, że praca tej komisji no, nie ma za bardzo uregulowania w obecnym statucie. Dzisiaj dopiero została jakby uregulowana praca komisji skarg, wniosków i petycji w sposób jej procedowania, żeby nikt nie zarzucił, jeżeli nawet ta komisja pracuje, że jest obarczone wadą proceduralną, że po prostu nie zarzuci, że rozstrzygnięcie tej komisji, później rady będzie obarczone wadą prawną, po prostu bo komisja pracowała w ogóle dla jakiej regulaminu. A to nie na jakiej zasadzie komisja pracowała, żeby powiedzieć. No dlatego ja nie wiem. Ja nie wiem na czym. Każda komisja, proszę pana. Każda nie, komisja rewizyjna ma i wie. Błagam, proszę nie przerywać sobie, błagam. Dlatego. Na który my pracujemy, pani już Olo, to co jest nieobowiązujące. Bardzo proszę. A czy tam był zapis odnośnie komisji skarg wniosków i petycji? Był aneks do statutu zrobiony, oczywiście, że był. Proszę. Jeszcze jedno pytanie do pana. Czekajcie, skończył pan? Proszę, poczekajcie. Termin, który został jakby oczekiwany, żeby jak najszybciej to dostosować, żeby te zmiany zafunkcjonowały, żeby nie powodować, tak jak przy innych rozstrzygnięciach nadzorczych w przypadku statutów sołectw, gdzie uchybiono pewnej procedurze konsultacyjnej i wszystkie faktycznie, nawet dobre zapisy są w tym momencie uchylone, po prostu, bo statuty są uchylone poprzez
rozstrzygnięcie nadzorcze i decyzje wojewody i utrzymane przez wręcz wojewódzki sąd naczelny sąd administracyjny. Jeszcze nie. Wojewódzki sąd administracyjny. Więc żeby nie doprowadzać do takich, że nie mamy pewnych zapisów, ja mówię tylko o pewnych zapisach ustawowych. O to mi chodziło i dlatego po prostu jakby prosiłem, wnioskowałem i sam nawet pewne propozycje składałem w formie roboczego materiału do analizy, do przeredagowania czy zapoznania się z tym. Na żadną z komisji nie zostałem zaproszony, no, też jakby nie wpraszając się, po prostu nie ma jak kompetencja. To jest kompetencja i komisji statutowej doraźnej, jak jednej, jak i drugiej. Sugestie, które zostały przesłane z mojej strony, czy one zostały uwzględnione, czy nie, to już po prostu była rola tamtej komisji i obecnej komisji. Tyle mam do powiedzenia. Zresztą mam jeszcze jedno pytanie do pana. Proszę bardzo, pan Darek. Czy ta komisja, co teraz powstała, to jest całkowicie legalnie pracuje po tej waszym... Nie rozstrzygać tą kwestię. No ale to by się podnieśli... No nie, podjęła rada, potem uchwała podjęła rada, a uchwała została podjęta w ciągu 5 minut, została przez radnych niepodpisana. Dopiero po zamknięciu sesji została zbierane podpisy. Nie taka sprawa? Pod uchwałą. Pod zmianami, żeby było proceduralnych u nas. To, co radni wygłosili na sesji, to zostało po prostu dopięte do... No cię, że jest, nie do końca prawnie to jest. Ja tu nie rozstrzygam prawnie, ale nie jestem na tyle. Panie sekretarzu, pan tutaj, jak to się mówi, pieczę nadzoruje wszystkich i mi się to wydaje tak troszkę do końca legalnie nie było to dopuszczone. Zgodnie z naszym statutem każdy radny może złożyć o to poprawki, jeżeli jest to proponowane na sesji. Ale pani Beato, a teraz się którym pani posiłkuje statutem? Pani mecenas co napisała, czy nie, którym? Nie, statutem prawa dzięki się obowiązuje. Nie ma znaczenia. To jest tutaj to statutem, który się obowiązuje i to stanowi prawo. Będę obowiązywał i dzisiaj też. Dobrze. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Czy państwo jeszcze macie coś? Nie ma. Pan, proszę, panie burmistrzu. No panie tutaj pytają o oświetlenie. Ja powiem tak, myśmy przygotowali tak zwany audyt energetyczny z tego względu, że jak państwo wiecie, nasze oświetlenie miejskie no niestety ma trochę czasu, trącone rywanem czasu. Niestety wiele lamp jest jeszcze stodowych, gdzie zużycie energii jest potężne. Mamy pewne wyliczenia zrobione i przygotowane to jest. Wiemy, że jesteśmy w stanie, gdybyśmy zmodernizowali nasze oświetlenie, zaoszczędzić od 50 nawet do 70% energii. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to wiemy również, bo mamy to wyliczone, mówimy o kosztach w przedziale, tak zwana wersja oszczędna 3 200 000, a wersja na bloku to 4 200 000. O takich kwotach mówimy. Jeżeli się nam uda zdobyć jakieś środki, mówiąc krótko, no nie nasze, nie budżetowe, bo na to my środki nasze budżetowe mamy podzielone, mówiąc krótko, przyjmując dzisiejszy budżet i tego nie ma w budżecie, no niestety wygląda to tak, że będziemy musieli szukać tych pieniędzy poza budżetem. Natomiast myślę, że państwo sami widzicie, że jest to konieczność i musimy to nasze oświetlenie miejskie bezwzględnie, że tak powiem, w miarę możliwości modernizować. Liczymy na to, że właśnie, że programy, które są, czy będą jeszcze w Narodowym Funduszu, że może tam uda się nam te środki zdobyć. Natomiast tutaj jeszcze pan Marek pytał też o wyciąg na Luboń. Powiem tak, że to nie był jako taki wyciąg na Luboń, tylko jest propozycja budowy gondoli w ogóle na Luboń. Ja mogę powiedzieć tak, chociaż radnemu tam udzielę też informacji, ale ogólnie powiem państwu też przynajmniej w paru zdaniach. Rozmawiałem z Lasami Państwowymi, które są właścicielem, można powiedzieć, połowy tej góry i jak najbardziej akceptują, że istnieje taka możliwość, żeby zbudować tam wyciąg gondolowy. Warunek jest tylko taki, że nie może stacja dolna i górna nie może być na ich gruncie, to jest jeden z warunków. Natomiast, jak państwo wiecie, gmina Rabka Zdrój ma tam część lasu pod Luboniu, tam jest ponad 3 hektary. No i zadałem pytanie też, czy wyraziliby zgodę na wymianę gruntów ewentualnie, jak najbardziej. To wchodzi w rachubę. Później prowadziłem rozmowy z Polskimi Kolejami Linowymi, z PKL-em na temat ewentualnej inwestycji. No i wygląda to w ten sposób, że ich pierwsze wyliczenia to były, że budowa tego to jest 48 milionów w przybliżeniu.
Natomiast powiedzieli od razu, że jeżeli oni mieliby być inwestorem, to w ciągu, jeżeli uda się im zawrzeć i podpisać porozumienie z którąś z gminą nad Soliną, ponieważ mają gotowy projekt z jednej strony jeziora Solińskiego, na drugi na długości 3 km. Jeżeli to wypali, to po prostu my możemy rozmawiać o tej inwestycji nie wcześniej jak za 3 lata. Nie wiem, czy się Państwo orientujecie, ale ta umowa została podpisana, bo nawet w radiu i w telewizji o tym mówiono. I przez najbliższe 3 lata na pewno z PKL-em nie ma o czym rozmawiać. Natomiast rozmawiałem jeszcze z jedną osobą prywatną na temat ewentualnie takiej inwestycji, czy byłaby zainteresowana. No, powiedział ten człowiek, że możemy się umówić, ale że tak powiem, tematu nie podjął. Natomiast ja powiem tak, ja ze swojej strony próbuję, podejmuję różne działania, żeby tego typu inwestycje, żeby u nas powstały, bo jak sami Państwo widzicie, piątek, sobota, dzisiaj też i niedziela, wszyscy jadą przez naszą gminę, jadą dalej. Pytanie jest, co moglibyśmy zaproponować w naszej gminie, żeby oni tu chcieli zostać. No i te działania, które podjąłem, to właśnie z tą myślą. Natomiast nie wiem, może być tak, że będą to działania, z których nic nie wyniknie, ale myślę, że więcej można powiedzieć, mielibyśmy sobie do zarzucenia, gdybyśmy nic nie zrobili, niż to, że próbujemy. No jak to w życiu, czasem też coś nie wyjdzie. Zobaczymy, nie wiem dzisiaj, powiem szczerze. Ale panie Marku, jak najbardziej. Dobrze. Dziękuję panie burmistrzu za informację. Proszę państwa, pytania jeszcze jakieś? Nie ma. Ja chciałem zakomunikować, że zgodnie na zapytaniami was, państwo radnych, co do przyszłorocznych sesji, jeżeli dożyjemy, kiedy będą i tak dalej. Proponowaliście, żeby były po południu od godziny 15 względu na mieszkańców i druga rzecz, żebyśmy ustalili jeden termin orientacyjny. Może byśmy ustalili w ten sposób, że jak w tym roku, że przyjęlibyśmy każdą środę, ostatnią środę miesiąca o godzinie 15. Natomiast proszę Państwa, są różne sytuacje, które zmuszają nas do zwołania do dodatkowej sesji lub zamiany terminu, przesunięcia terminu, ale o tym już niestety to jest moja kompetencja, ja będę decydował w ważnych sprawach. Naprawdę nie błahy, że pan jeden nie może czy drugi, lecz w ważnych sprawach będziemy te terminy przesuwać. I podaję, że w styczniu mamy 29, w lutym mamy 26. No nie szkodzi, rano ci posypią. 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 29 lipca i 26 sierpnia robimy przerwę, 2 miesiące. Wrzesień mamy 30, 28 października, 25 listopada i grudzień z dużym znakiem zapytania, bo tu będziemy chcieli, proszę Państwa, nie zwlekać do końca z budżetem, aby budżet nasz został naprawdę zatwierdzony dużo wcześniej, żebyśmy mogli się wyrobić wcześniej z opinią i tak dalej, co by już nie czekać do poświąt na ostatnią chwilę, lecz ten budżet zatwierdzić już przed świętami. W związku z tym grudniową sesję budżetową zostawiamy sobie do naszej dyspozycji. Proszę bardzo. Jeśli była wielka prośba z uwagi na rozpoczynanie tej sesji o godzinę wcześniej, z uwagi na też, że dostępność pracowników naczelniku, żeby nie zostawali jakby po godzinie pracy, bo te są nadgodziny dodatkowe, które musimy jakoś rozdysponować. Więc jeżeli ta godzina byłaby możliwość wcześniejszego, po 14, to jeszcze no nie, no, dlatego też wtedy to są zwiększone koszty dla. Szkoda, panie sekretarzu, tylko ja uważam, że rada jest dla mieszkańców i radni dla mieszkańców, a nie dla pracowników. No ale trudno, państwo radni zdecydujecie, czy robimy o 14 podejmujemy, czy zawsze o 15. Tak jak było o 15 i uważam, żeby każdy mieszkaniec mógł dotrzeć. Dobrze, kto jest za 15? Nieoficjalne głosowanie. Proszę bardzo, by nie było powiedziane, że sam sobie ustalimy. Proszę?
Nieoficjalne ustalenia, nieoficjalne. Proszę Państwa, w takim razie, proszę Państwa, zamykam. Okazuje się, że na sesji pracownicy nie są potrzebni. My tylko głosujemy, nie omawiamy tematu. Są komisje wcześniej. Zresztą nigdy nie było problemu z pracownikami, bo... Oczywiście, jeżeli ma pozostać, będzie rozpatrany w godzinie 16-17 punkt, to musi czekać 2 godziny i wtedy nie musimy głosować. Ja powiem tak, nigdy nie było problemu z tymi rzeczami. Nie ma, nie będzie problemu, tylko proszę nie mówić, że nie są stosownie. Dobra. Pracownik jest do dyspozycji, z tego co wiemy z doświadczenia i za poprzedniej kadencji tak samo było, nie było żadnego problemu. A tutaj nagle się handryczymy o jedną była taka sugestia, ale nie ma problem. Dobra, była sugestia. Proszę Państwa, ustalamy o 15 godzinie. Koniec, bez żadnego głosowania. Uważam, są jeszcze jakieś pytania? Nie. Proszę, zamykam 17 sesję 8 kadencji Rady Miasta. Dziękuję chwileczkę. Dziękuję Państwu i